Wydawnictwo Fabryka Słów oraz Audioteka.pl przedstawiają Jarosław Grzędowicz. Hel 3. Czyta Andrzej Ferenc. Ta książka, podobnie jak wszystkie inne, zawdzięcza bardzo wiele, bardzo wielu ludziom. A szczególnie serdeczne podziękowania należą się doktorowi Leszkowi Błaszkiewiczowi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który spojrzał na nią okiem człowieka znającego się na kosmosie. Astronautyce i astrofizyce, i udzielił bezcennych rad autorowi, wiedzącemu o tym niewiele. Wszystko, co wydaje się w tych kwestiach prawdopodobne i możliwe, ten tekst zawdzięcza jemu. Natomiast nieuniknione błędy i niedorzeczności są wyłączną winą autora, który nie wiedział, że czegoś nie wie i nie zadał właściwego pytania. Jesteśmy niebem dla księżyca. Giordano Bruno. Rek 1 Dubaj, sierpień 2058 Coś się szykowało na mieście, podobno. Siedział w podcieniu skryty przed oślepiającym słońcem, sączył miętową herbatę, przeliczał w myślach topniejące oszczędności i czekał, aż w tłoczącym się w wąskich uliczkach tłumie ktoś zrobi coś szalonego. Albo przerażającego. Albo w ogóle godnego uwagi. Cokolwiek, niech ktoś wysadzi się w powietrze, odbędzie pojedynek na miecze, albo przynajmniej załaduje dwukółkę, tak by uniosła osła na dyszlu. Cokolwiek, co na chwilę przyciągnie uwagę otępiałych i na wpół zahipnotyzowanych pożeraczy meganetu i zapewni mu 5K wejść. Po przekroczeniu tej magicznej granicy. Ocknął się śledzące programy sponsorów i na jego wyschnięte konto zacznie ciurkać strumyczek Eurosów. Czekał. Był gotów. Przeciwsłoneczne rajbany na jego stoliku nie przyciągały niczyjej uwagi. Efektowne, w lotniczo-włoskim stylu, wyglądały jak z kiosku Real Fakes na lotnisku w Riadzie. Połowa mężczyzn w okolicy nosiła takie. Jego omnifon też nie wzbudziłby sensacji, nawet gdyby opuścił swoje miejsce przy pasku, przysłonięty koszulą. Zaszytych pod skórą na grzbiecie dłoni i na karku, w szczepów, w sprzęgu, w ogóle nie było widać. Gdyby cokolwiek zechciało się zdarzyć, musiał tylko założyć okulary i kilkoma czarodziejskimi ruchami dłoni obudzić przyczajone programy, a potem po prostu patrzeć i nie odwracać wzroku. Pozwalać by to, co widzi, Płynęło przez zielone szkła jego rajbanów i matową płytkę Omnifona prosto do serwera, a potem w otchłanie MegaNetu i stało się wydarzeniem. 5K wejść to przecież nie tak dużo. Nie tak jak 5Mega wejść. Przy takiej klasie eventu i odpowiedniej dynamice oglądalności materiał natychmiast był wycofywany z tuby i zastępowany okrojonym trailerem a całość nagrania szła na aukcję na żer największych portali informacyjnych. Ceny liczono w mega euro, a szczęśliwy łowca zgarniał nawet 40%. Tylko, że nic się nie działo. Nic, co mogłoby aspirować do miana eventu. Dookoła kręcili się ludzie. Jedni w białych diżdaszach z głowami okrytymi chustami, ściśniętymi czarnymi opaskami z grubych sznurów, w okularach podobnych do jego własnych, czasami nawet też wypchanych elektroniką, i tych nie należało się obawiać. Byli też starcy z rozwichrzonymi siwymi brodami, noszący koronkowe białe czapeczki, w kształcie salaterki, człapali w swoich rozdeptanych sandałach, łypiąc przekrwionymi oczami byków i tropiąc grzech. Ci bywali uciążliwi, ale rzadko niebezpieczni. Dubaj na razie, w porównaniu z resztą sunny, Wydawał się oazą spokoju i tolerancji. Nikt nie potrzebował nawiedzonego dziadygi, szarpiącego klientów i wywrzaskującego przekleństwa. Należało natomiast uważać na innych brodaczy, młodych albo w sile wieku, tych, którzy nosili okręcone wokół głów kraciaste arafatki albo filcowe czapy w kaukaskim stylu. Stali na uboczu. Zawsze w grupkach i rozmawiali półgłosem, spoglądając zimnym, podejrzliwym wzrokiem. I jeszcze na tych o policzkach pokrytych miękkim, młodziutkim zarostem, który nigdy nie widział golarki, o obłąkanych oczach, wypełnionych ledwo używanym świeżutkim fanatyzmem prosto z medresy. Był jeszcze typ smagłych, chudych szczurków w zbyt wielkich piłkarskich koszulkach Bayernu albo Realu, czasem w bejsbolówkach z wprasowanymi odtwarzaczami, nabijanych ćwiekami i srebrnymi płytkami i haftowanych w jaskrawe wzory. I na tych też trzeba było uważać, choć z zupełnie innych powodów. Munir należał do tej grupy. Munir, który za pięć kilo euro za informację twierdził, że coś się szykuje na mieście. Więc siedział w cieniu z ustami przepełnionymi aromatem sparzonej mięty i oblepionymi słodyczą, z okularami w zasięgu dłoni, i czekał. Coś szykowało się na mieście, ale nie było to nic, co można by sfilmować i rzucić na żer bóstwom meganetu. Cokolwiek to było, kryło się pod powierzchnią. Powietrze drżało od upału. Założył okulary i obudził je nieznacznym ruchem dłoni, 41 stopni w cieniu. Wokół toczyło się hałaśliwe życie suku, przepełnione konglomeratem dźwięków, zapachów i kolorów. Co chwila przez tłum przeciskał się brzęczący silnikiem skuter, zużywający paliwa kopalne. Widok niebieskawej mgiełki spalin wydawał się niestosowny, zdumiewający i egzotyczny. Ropa wciąż była, tylko prócz Azji i Afryki nikt nie chciał jej kupować. W ciągu dwudziestu lat najbardziej zdumiewająca metropolia świata zmieniła się z raju na ziemi w zwykłe, zrujnowane arabskie miasto. Mogli kąpać się w benzynie za nędzne dziesięć dirhamów za litr. I to wszystko, co zostało z petrodolarowej świetności. Poobijane Bentley'e i Rolls-Royce'y, Mercedes'y z powybijanymi szybami i terkocące skutery, poprzerabiane na wózki dostawcze. To i w miarę tani prąd przez prawie całą dobę. W Europie ściskanej za gardło doktryną zrównoważonego rozwoju nawet to byłoby za wiele. Z Kings Meridian, w którym mieszkał, widział kryształowe wieże Mina Seyahi, strzelające w niebo nieprawdopodobnymi kształtami. Kiedyś cudo architektury, oświetlane nocą jak klejnoty, dzisiaj straszące powybijanymi szybami, z utrąconą w połowie gigantyczną iglicą Burcz kalifa, niegdyś sięgającą ponad 800 metrów w niebo. Kiedyś sądzono, że turystyka zastąpi ropę, tylko że nikt nie chciał jechać na wakacje, w sam środek sunny, gdzie można zawisnąć na dźwigu budowlanym, albo zostać ściętym na placu za zbyt skoczny dzwonek w komunikatorze. Kilka emiratów, jak Dubaj, wciąż miało dość łagodne prawo, ale to się już kończyło. Na dodatek mało który Europejczyk mógł sobie pozwolić na podróż dalej, niż można zajść na piechotę. W efekcie sztuczne wyspy na Zatoce zmieniły się w pustynne wydmy sterczące z morza, straszące kikutami uschniętych palm i ruinami budynków. Kiedy świat kupował ropę, mówiono, że wysysa bogactwa arabskiej ziemi i rozpętano przeciw wielkiemu diabłu dżihad. Kiedy przestał, dochody spadły na łeb na szyję, a dżihad tamtych czasów okazał się kinderbalem w porównaniu z tym, co wyprawiano teraz. Otwarta wojna nie wybuchła tylko dlatego, że ani północy, ani sunny nie było na nią stać. Dubaj stał się jedną z wysepek względnego spokoju na oceanie szaleństwa i furii. Targowisko wokół pulsowało swoją zwykłą kakofonią zmieszanym hałasem arabsko-latynoskich przebojów, walczących z piskliwym łkaniem Bollywood, Bangra i Viet Disco. Naprzeciw jego stoliczka sprzedawca dywanów siedział na schodkach swojego sklepu i pykał z szyszy, stanowiąc białą plamę spowitej w sięgającą ziemi dishdashę sylwetki na tle misternie pstrokatej ściany. Pełnej wijącej się mozaiki perskich wzorów, ręcznie wiązanych gdzieś w chińskim obozie koncentracyjnym. Obok wzorzystego pojemnika nargili i zakurzonych butów sprzedawcy, na chodniku stał spodek ze szklaneczką herbaty. Uniósł głowę i spojrzał przez szkła swoich rajbanów, lekkimi ruchami palców definiując matrycę wielkoformatową. Wykadrował, ostrząc na zmarszczki na policzkach tamtego i jego starą, zamyśloną twarz, a potem zrobił zdjęcie. Obejrzał je kontrolnie i doszedł do wniosku, że intuicja go nie myliła. Fantastyczny kadr. Gestem dłoni wysłał je na swój prywatny adres i westchnął. Meganet nie potrzebował fantastycznych kadrów ani switaśnych foci. Potrzebował eventu. A potem. Nagle coś się zmieniło. Subtelnie, jakby przez uliczki Medyny przemknął powiew zimnego wiatru. W tle międzynarodowej muzycznej sieczki rozbrzmiały dzwonki komunikatorów i sygnały przyjęcia wiadomości. Hurem, wszędzie. Ci, którzy mieli okulary, zatrzymali się nagle w pół kroku, odczytując zawieszone w powietrzu komunikaty, których nie widział nikt oprócz nich. Inni zaczynali mówić półgłosem, odruchowo przyciskając palcem płatek ucha, równocześnie sypiąca się zewsząd muzyka przycichła, ustępując miejsca świergotaniu dzwonków, jakby na suk spadła plaga elektrycznej szarańczy. Coś szykowało się na mieście. Poczuł wibrację kości policzkowej tuż przy uchu, a w powietrzu zawisły złote litery głoszące munir. Cześć Norbert, mój przyjacielu, powiedział munir. Jego głos pobrzmiewał głuchym echem, jakby Munir przemawiał zamknięty w betoniarce, lub co bardziej prawdopodobne w kiblu. Nie włączył wizji. Wiem, kto, co i kiedy, ciągnął. Wchodzisz, mój przyjacielu? Muszę wiedzieć, czy warto. Jak mówię, warto, to warto. Dobry event. Numer jeden. Dziesięć kilo i pięć procent. Poczuł, jak oblewa go gorąco. Jeszcze większe niż dotąd. Podmuch z samego rozżarzonego serca pustyni. Munir, pogięło cię. Nie pogięło, wiem co mówię, biznes. Dziesięć kilo i koniec. To i tak dwa razy więcej niż zwykle. Event jest super. Sprzedaż do portali piętnaście i cztery procent. Co to ma być? Bracia śmierci ujawniają się w Dubaju. Porwali Europejów. Będzie egzekucja. Publicznie, na mieście. Spluną w twarz Europie i Emirowi. Piętnaście i cztery procent. Czas to pieniądz, Norbert, mój przyjacielu. Cena jak dla brata. Mogę zadzwonić gdzie indziej. Podmuch gorąca zmienił się nagle w powiew z serca Arktyki. Dziesięć i jeden procent, usłyszał własny głos. Szłeja, bracie, piętnaście od ręki. Zgoda. Przez chwilę wyglądał, jakby odganiał się od much, aktywując paypasa i przelewając należność. Poszło. Za godzinę. Na samym środku mina Seyahi, pod Emirates Towers, przy fontannie. Omijaj Sheikh Zayed Road, tamtędy przejadą. Kto? Inżynier z Hertz Sun Electrics i biotechnolog z Genotronics, porwani w zeszłym tygodniu z własnych domów w Greens. Muszę kończyć. Ruszaj, mój przyjacielu. I znajdź dobre miejsce. Wszyscy dookoła dostali wiadomości. Jestem bez szans. Po cholerę kazałeś mi iść na suk. Z hotelu miałbym tam kwadrans z spacerkiem. Wszyscy już wiedzą co, ale nie wiedzą gdzie. Bracia chcą mieć widownię, a nie armię. Najpierw miało być pod domem szejka Saida. Dlatego suk. Niech cię Allah prowadzi. Egzekucja. Ruszył od razu szybkim krokiem, czując jak oblewa go pot i jak wali mu serce. Czuje aż w gardle, jakby połknął spanikowaną żabę. Egzekucja. Makabryczne widowisko, którym bracia śmierci pokażą, że robią już w Dubai City co chcą, że zdradziecki, paktujący i handlujący z wielkim diabłem Emir może im skoczyć, a na dodatek, że jego diabelski dubajtek, dający schronienie sprzecznym z księgą szatańskim eksperymentom oraz odrażający projekt elektrowni termojądrowej Al-Qasra, Będącej bez wątpienia zakamuflowaną bombą, pozwalającą Europejom jednym naciśnięciem guzika wysadzić Półwysep Arabski, zostaną ukarane. Do tego niewierni, z Heart Sun Electrics i Genotronics dowiedzą się, że nic nie uchroni ich przed długimi rękami szariatu. Taki był kontekst. Te dwa cięcia miecza mogły oznaczać początek końca Dubaju. Tylko że meganetu. Nie obchodził żaden kontekst. Tę wielooką, tępą bestię obchodził wyłącznie event. Będzie mogła się gapić, a potem zmieni się w chór żab, rehoczących, że bardzo dobrze, że kiedy imperialiści wreszcie zrozumieją, że nareszcie dostali za swoje. Żaby porhehocą pół godziny, a potem będzie inny event. Tyle tylko, że Norbert. Nic na to nie mógł poradzić. Mógł jedynie nakarmić bestie i mieć nadzieję na swoje ileś mega wejść, a potem aukcje. Mógł stanąć na nogi i wyjechać z Dubaju, zanim będzie zmuszony ukraść Ponton i wypływać na Zatokę Perską. Znał miasto, więc mógł iść na skróty, przeciskając się w azjatycko-arabskim tłumie. Zresztą do Mina Seyahi nie dało się nie trafić. Gigantyczne wieżowce strzelające w rozpalone niebo były widoczne zewsząd. Ludzie wokół rozmawiali w grupkach, podenerwowani i spłoszeni, gestykulując gwałtownie, albo też szli gdzieś śpiesznie tylko w różnych kierunkach. Zapewne kontraktowi inżynierowie, biotechnicy i programiści. Jeszcze dziesięć minut temu przekonani, że wygrali los na loterii i trapiący się tylko tym, jak ocalić swoje niebotyczne pensje przed oszalałym z chciwości europejskim fiskusem, teraz pragnący jak najszybciej zniknąć z ulic. Norbert skręcił w stronę nabrzeża i starał się iść szybko, ale nie aż tak szybko, żeby wyglądać nerwowo. Na wszelki wypadek włączył nagrywanie i patrzył teraz na świat przez mozaikę markerów, znaczników i wśród deszczu bursztynowych literek informujących go o rozmaitych parametrach. To działało uspokajająco. Nie musiał tego wszystkiego wyświetlać. Sprzęt trzymał tryby auto i sam martwił się o światło, balans bieli, głębie ostrości, matryce i parametry dźwięku. Norbert miał jedynie patrzeć, pamiętać, żeby nie sapać i nie trząść się za bardzo. Tyle tylko, że świat, ozdobiony tymi wszystkimi markerami, robił się bezpieczniejszy, stawał się filmem. Obiektem, przedmiotem pracy, niemal tak samo niegroźnym jak oglądany na wyświetlaczu meganetu. Wyszedł na zalane upiornym blaskiem nabrzeże, pomiędzy smętne palmy ze zwieszającymi się pękami suchych liści, i ciągnące się wzdłuż niego niegdyś eleganckie butiki, a obecnie stoiska z tandetą i podróbkami. Nad samym kanałem wałęsały się w niewiadomym celu dwa wielbłądy i kilka wychudłych kotów. Zadanie na teraz to pokonanie trzystumetrowego, metrowego wijącego się przez miasto pasa wody, do któregokolwiek z mostów miał za daleko. Przez długą, upiorną chwilę patrzył bezradnie na kołyszące się na wodzie jachty z rozłożonymi bateriami słonecznymi, jak czarnoskrzydłe motyle, na łodzie rybackie, rozpadające się statki wycieczkowe, przerobione na noclegownie, i nic nie oferowało rozwiązania. Właściwie był już gotów skakać w pokrytą tęczowymi plamami i dryfującymi w pianie biodegradowalnymi opakowaniami wodę kanału, kiedy zobaczył pstrokaty daszek, zrobiony z napiętych na rusztowaniu plastikowych płacht o najróżniejszym pochodzeniu i długi czarny kadłub pełnej ludzi abry. Wodny tramwaj już odbijał, kiedy Norbert dopadł na brzeża i skoczył prosto w ciżbę, wymachując czipem gotówkowym. Abra zionęła chmurą niebieskawych spalin i terkocąc swoim niebywałym, naruszającym wszelkie założenia idei głębokiej ekologii silnikiem, odbiła od nabrzeża, kierując wąski kadłub ku drugiemu brzegowi, prosto w bajkowy, kryształowy las wieżowców mina Sejaki, wyglądających jak z obcej planety. Na zatłoczonym pokładzie wszyscy rozmawiali przez telefony. Właściciele omnifonów i tabletów głosili coś przed siebie z nieobecnymi minami przeżywających wizję anachoretów. Mniej zamożni paplali do smartwatchy, a nawet przedpotopowych, poklejonych taśmą smartfonów. Milczał tylko Norbert. Zlany potem w przylepionej do pleców koszuli, otoczony gardłowym churgotem dziesiątek rozmów. Był to jeden pomruk, w którym co jakiś czas pojawiały się pojedyncze, znajome słowa. Pięć, rząd, interesy, bojownicy, niebezpieczny, Europa, Izrael, śmierć, Syria, Pakistan, bomba, źle. Z daleka od strony Sheikh Zayed Road rozbrzmiał nagle ostry trzask. Suchy, jakby elektryczny dźwięk, który wbił się pomiędzy szmer rozmów zagłuszył łomot silnika i po chwili wrócił odbity od ściany wieżowców na drugim brzegu, a potem następny. Jak odgłos wyładowania, nawet nie dało się rozróżnić poszczególnych trzasków. Na kilka sekund rozmowy ucichły, a potem rozbrzmiały ze zdwojoną siłą. Norbert dokładnie wiedział, co to jest, bo słyszał to już kilka razy w życiu. AK-50k na paliwo ciekłe. Ruska, prosta i tania w użyciu broń. Automaty zagrzmiały znowu długimi seriami. Na postrach. To nie brzmiało jak krótkie, agresywne poszczekiwanie potyczki ogniowej, kiedy karabiny rozmawiają ze sobą nerwowymi, wściekłymi frazami, wpadając sobie w słowo i przekrzykując się niczym skłóceni kochankowie. To też już kiedyś słyszał. Patrzył w tamtą stronę, robiąc maksymalne zbliżenie, jednak nic nie było widać. Nic szczególnego. W całym mieście rozległo się wycie policyjnych syren, ale z oddali, a później niski warkot i świst sprężarki. Kwadropter Na czterech turbowentylatorowych pędnikach pewnie wojskowa supermangusta, zerknął w górę i zobaczył tylko rozpaloną kopułę nieba, pelikany i mewy. A potem z daleka nadeszło głuche, niskie tąpnięcie, które przerodziło się w piskliwy ryk niczym rozjuszonego smoka, a następnie łomot jak nagły odgłos gromu, i za chwilę jeszcze raz. Ten dźwięk też znał. URG-25 Fakieł. Uniwersalny granatnik rakietowy. System Fire and Forget wystarczyło wycelować, naduszając przycisk, a potem pociągnąć za spust. Operator mógł w życiu nie widzieć nic bardziej skomplikowanego niż koza, a i tak by sobie poradził. Dało się tym strącać wszystko, co lata, burzyć budynki, palić czołgi, przebijać osłony i zasypywać wroga odłamkami szrapnela, wybierając tryb jednym klawiszem. Upłynęła milcząca, ogłuszona sekunda, a potem łódź znów wypełniła się wieloma głosami, tym razem cichymi i rytmicznymi. I tym razem je rozumiał. La ilaha illallah, muhammadur rasulullah. Raz za razem. Monotonnym, przerażonym chórem. Turbiny kwadroptera zmieniły dźwięk. Pojawił się w nim jakiś obcy terkot i paniczny wisk sprężarek. Odgłos narastał i nagle maszyna wystrzeliła znad dachów nisko, obracając się w locie. Jeden z wentylatorów stał nieruchomo, z łopatkami widocznymi w tunelowej osłonie, drugi pluł warkoczem czarnego dymu i czerwonymi iskrami, a dwa pozostałe pracowały normalnie. Norbert zadarł głowę i odprowadzał Supermangustę wzrokiem. Drapieżny, rekini kadłub obracał się wokół pionowej osi coraz szybciej. Płonący pędnik omiatał go welonem dymu. Sprężarki zawodziły coraz rozpaczliwiej. Do czarnego warkocza dołączył drugi, gęsty i biały. Turbina gubiła glikol. Pasażerowie stłoczeni na wąskim pokładzie Abry byli przerażeni, zagubieni i podenerwowani. Bali się o siebie, o swoich bliskich, a nade wszystko o swój jakoś tam poukładany świat, który zaczynał się chwiać w posadach. To co się właśnie działo, Mogło się skończyć nadejściem szariatu i przeistoczeniem Dubaju w kolejny Emirat Sunny, albo odwetowym nalotem natowskich lub izraelskich myśliwców, albo wojną armii Zea przeciwko dżihadystom, albo diabeł jeszcze wiedział czym. W każdej sytuacji zwykli ludzie, tacy jak stojący na tej łodzi, musieli dostać po dupie. Jedynym spokojnym pozostał Norbert. Dla niego istniało tylko utrzymanie w kadrze obracającego się i zmierzającego w stronę portu al-rashid kwadroptera. Zrobił najazd, wypełniając pole widzenia samą maszyną, a potem odjazd, kiedy dym przesłonił mu widok kabiny. Kwadropter zniknął za ścianą wieżowców, pozostawiając postrzępiony warkocz tłustego dymu, tnący jaskrawo kobaltowe niebo. Norbert stał nieruchomo. Wygięty za burtę w niewygodnej pozycji tak, żeby rozpięty nad abrą daszek nie wchodził mu w kadr i czekał na eksplozję. Wpatrywał się w łamaną linię wieżowców, w Al-Raffa, oddzielającą go od morza, ale eksplozja nie następowała. Tylko gdzieś na wysokości Jumaira Beach spokojnie podniósł się słup dymu, lecz nic szczególnego nie było słychać. Być może pilot zdołał jakoś usiąść, a może kwadropter roztrzaskał się na piasku, ale nic nie wybuchło, ani paliwo, ani amunicja. Dla Norberta oznaczało to jedno: event był niewiele wart. Meganałci nie będą się zabijać, by zobaczyć dymiący helikopter, który na koniec nie wybucha, ani odpalenia rakiety i trafienia, ani spektakularnej eksplozji. Sam środek akcji brakowało płęty. Nowicjusz dorobiłby wybuch, po czym przypuszczalnie wypadł z gry, na zawsze wygnany z portali eventowych gwarantujących autentyczność. Abra dociągnęła do przeciwległego brzegu, po czym stanęła dziobem do nabrzeża i przekręciła się, ocierając ciężko burtą o rząd starych opon zanurzonych do połowy w wodzie. Przysunięto trapy zażurowej blachy, obłażące łuszczącą się białą farbą i tłum runął na nie, jakby łódź stała w ogniu. Norbert odczekał na swoim miejscu przy burcie, po czym zszedł na ląd ostatni i od razu ruszył w stronę bliźniaczych Emirates Towers. Wyminął wielkie rumowisko, labirynt pełen powykręcanych stalowych konstrukcji, pogruchotanych płyt pancernego szkła, betonu i duralu, które kiedyś były górną połową, Burcz kalifa, aż trafił pod wyschniętą fontannę u stóp Emirates Towers, otoczoną wianuszkiem łysawych palm. Kręciło się tu trochę ludzi, tłum na szczęście na razie się nie zbierał. Norbert przysiadł sobie na ocalałej futurystycznej ławce z widokiem na fontannę i zrobił szeroki plan, a potem przejazd po albo snujących się to tu, to tam, albo dyskutujących w podenerwowanych grupkach ludziach. Doszedł do wniosku, że to nie jest przypadkowy dubajski tłum. Za mało Azjatów, za mało Hindusów, Europejów i Afrykanów. Za dużo tradycjonalistów. Gdziekolwiek obrócił szkła swoich rajbanów natrafiał na oślepiająco białe, spływające do ziemi dżdasze i Galabije. A do tego każdy miał coś na głowie. Kraciaste arafatki, saudyjskie chusty, turbany, kaukaskie czapy, koronkowe szeszje. Każdy. Za mało kobiet. W Dubaju miały stosunkowo dużo swobody. Mogły nawet łazić same i na ogół ubierać się jak chciały. A tu wypatrzył najwyżej kilkanaście. I wszystkie albo w postaci czarnych jak wrony widm w pakistańskich burkach, albo w tutejszych abajach. Z hijabami na głowie. Zazwyczaj hijab odsłaniał twarz, a abaje pochodziły od Dolce and Gabbana albo Gucci'ego, ale te tutaj były ostentacyjnie tradycyjne, a oblicza kobiet zasłaniały maski z szerokich, haftowanych pasów tkaniny. Zrobił zbliżenie na ich twarze, pas materiału tnący czoło tuż nad oczami. Kolejny jaskrawy kawałek taśmy spadający w dół przed nosem i rozdwajający się nad ustami jak odwrócone y. Niby nic, kilka zszytych pasków, a można by w tym napadać na banki. Nawet nie miało się pewności, czy za tą zasłoną kryje się wąsaty Beduin czy kobieta. Czekanie dłużyło się. Na razie kręcił tło i ludzi, walcząc z chęcią zachmurzenia cyberetki. Tu nikt nie przejmował się nawet prawdziwym tytoniem, ale bał się, że coś przeoczy albo obłocze oparu zaśmieci mu obraz. Muzyka spadła na wyschnięty skwer, jak trąbiący słoń prosto z rozprażonego nieba, od razu na wszystkich rejestrach, z pompatyczną kakofonią trąb, jękiem strun i zawodzącym wrzaskiem, jak spadającego z minaretu muezina. Pieśń chwytała za gardło i skręcała jelita. Pełno w niej było allaha, krzywdy, matki, zemsty, dżihadu, śmierci i raju. Wypełniło się rozglądającymi się bezradnie ludźmi, a dźwięki lały się z nieba i odbijały od ścian wieżowców, nie mając żadnego widocznego źródła. Zrobił szeroki plan i zauważył, że zewsząd dookoła nadciąga publiczność o czerwonych, spoconych od upału twarzach, truchtając śpiesznie z podkasanymi diżdaszami. Nieczynna od dawna fontanna naraz fuknęła słupem rozpylonej na mgłę wody, która zawisła chmurą nad skwerem, i nagle rozwinął się w niej wielki jak kort tenisowy hologram wysokiej rozdzielczości, 3D, bardzo porządnie zaprojektowany, biorąc pod uwagę niestabilny nośnik. W chmurze nad fontanną galopowali pustynni jeźdźcy, zamaskowani na czarno wojownicy obwieszeni bronią. Chwytali na ręce poranione dzieci. Amerykańskie i europejskie samoloty pluły ogniem w płonące szpitale i szkoły. Izraelski czołg tratował bezbronnych cywilów. Pieśń łukała rytmicznie o krzywdzie i zemście. W końcu pojawił się łopocący łagodnie jak jedwab zielony sztandar ze złotymi zawijasami arabskiej kaligrafii. Norbert kręcił to, bo na razie nie działo się nic innego a animacja przynajmniej wypełniała obraz i stanowiła dobry wstęp eventu Gdzieś w głębi pamiętał co miało się stać i był zmrożony strachem ale to tkwiło tam pod spodem i znajdowało się pod kontrolą W tej chwili był realizatorem reżyserem i samą kamerą W tej chwili istniały tylko kompozycja obraz dźwięk i scenografia Złote wersety zastąpił symbol ze splecionych stylizowanych liter, układających się w schematyczny wizerunek pięści dzierżącej uproszczony kształt automatu korobowa. Tymczasem fontannę otaczał już tłum. Norbert wskoczył na ławkę i omiótł go wzrokiem. Jakoś nie przyszło mu do głowy, że może i miał świetne miejsce, ale w razie czego żadnej drogi ucieczki. Wokalista popisywał się teraz wibrującymi koloraturami, lecz bez słów. Może zapomniał tekstu. Po obu stronach fontanny ludzie zaczęli nagle wić się dziwacznie, jakby z nienacka oblazły ich mrówki, krzyczeć coś i oklepywać się po całym ciele, ale były to tylko dwie niewielkie grupki. Pozostali gapili się na nich z osłupieniem. Tamci rzucili się we wszystkie strony w panice, przewracając się i tratując, a po chwili w ciszbie Ziały dwie dość szerokie ścieżki po przeciwnych stronach fontanny. Norbert patrzył, kręcił i pilnował obrazu. Zrobił zbliżenie na tych, którzy odskoczyli od fontanny i teraz szarpali na sobie dźdasze, oglądając przed ramiona i piersi, jakby szukali tam mrówek albo śladów oparzeń, ale nic nie było widać. Jeden z nich stracił na chwilę równowagę i wpadł na pół kroku w zakazany obszar, po czym wrzasnął przeraźliwie i rzucił się w tył, przewracając stojących za nim. Na obu ścieżkach pojawiły się przysadziste kształty czarnych, półciężarowych Toyot, murakami, z zamontowanymi na zderzakach osłonami rurowymi, na których Norbert zauważył po dwa wklęsłe dyski jakby miniaturowych anten satelitarnych. Jak pokryte bielmem ślepia patrzące groźnie przed siebie. Był zawodowcem, więc nie pokiwał głową. Trzymał obraz, jak statyw. Ale wiedział już. Miwer. Emiter mikrofalowy. Zwykle używała tego policja szturmowa do rozpraszania tłumu. Oświetlony wiązką człowiek czuł się, jakby potraktowano go na palmem, ale jeśli wybiegł poza obszar promieniowania, Wrażenie znikało natychmiast bez śladu i jakichkolwiek obrażeń. Natomiast wspomnienie pozostawało, i od tej pory nieszczęśnik na sam widok odwracającego się w jego stronę talerza emitera rzucał precz transparent i gnał jak szalony byle dalej. Obie furgonetki wjechały za fontannę i obróciwszy golenie kół, skręciły w miejscu, ustawiając się obok siebie, szczerząc dyski emiterów prosto w widownię. Bojownicy wysypali się z obu stron samochodów, wybiegając przed maski i ustawiając się w czarny, zamaskowany szereg. W luźnych bluzach koloru sadzy, czarnych turbanach przewiązanych opaskami z symbolem pięści dzierżącej AK, obwieszeni magazynkami i zbiornikami paliwa, każdy z kompaktowym, kanciastym automatem w dłoniach. Błysk oczu wśród czerni. Pobożne wrzaski zemsty i rozpalone dubajskie niebo nad tym wszystkim. Podwyższone burty skrzyń załadunkowych Toyot rozłożyły się z łomotem, łącząc się w rozwieszony pomiędzy pojazdami pomost. Człowiek, który wystąpił na blaszaną estradę, nosił się tak samo jak reszta, tylko nie był zamaskowany, nie licząc turbanu na głowie i gęstej brody, wypełzającej mu niemal pod oczy, jak pożoga czarnych płomieni. Norbert zrobił zbliżenie i chciał wyostrzyć dodatkowo obraz, lecz okazało się to niemożliwe. Mężczyzna nie nosił maski, a jednak jego oblicze pozostawało lekko zamglone, jak widziane przez filtr lub drgające od upału powietrze. Z normalnego obrazu tej rozdzielczości dałoby się wyodrębnić wzór siatkówki oka, ale technika, której tamten użył, pewnie to uniemożliwiała. Zrobił odjazd, chwytając w kadr podest, mężczyznę, oba samochody i groźny szereg czarnych mujahedinów z przodu. Kiedy brodaty zaczął mówić, jego głos spadał z nieba i odbijał się od budynków, tak samo jak przedtem muzyka. Zaczął od Bismillah ir-Rahmani i rahim ale natychmiast przeszedł na angielski. Gardłowy, ze szkolną sztywną gramatyką, ale zupełnie niezły. Tekst był w zasadzie ten sam, co zawsze w takich sytuacjach. Te same slogany i pogróżki, tyle tylko, że mężczyzna nie ciskał się ani nie wrzeszczał. Mówił szybko, najwyraźniej mając ściśle wyliczony czas, zanim na plac wpadną policyjne wozy. I zwracał się przede wszystkim do widowni meganetu. Zapamiętajcie to, co tu zobaczycie. Przejrzyjcie na oczy, ocknijcie się. To się dzieje naprawdę. Z tym fragmentem Norbert zgadzał się całkowicie. Dla kogoś nienawykłego, całkowicie pogrążonego w codziennym miejskim życiu, gdzie największym zagrożeniem jest niemożność związania końca z końcem, widok zwykłego, bezbronnego człowieka, bezradnie czekającego na kaźń, jest czymś niepojętym i przeraźliwym niewiarygodnym. Obaj mężczyźni, wywleczeni na blaszaną niby estradę z rozłożonych burt półciężarówek, zostali skuci i ubrani w kombinezony malarskie z supermarketu budowlanego. Z impregnowanego, całkowicie biodegradowalnego, chitynowego włókna, obecnie przemoczone w kroczu i lepiące się do ciała. Na głowy założono im czarne jutowe worki, chyba po ryżu. Każdego prowadził zamaskowany bojownik bez automatu, za to z zakrzywionym chińskim ni to mieczem, ni to maczetą. Żadna tam szabla pustynnego koczownika. Cięta z arkusza blachy, ostrzona laserowo tandeta. W Europie zakazana, ale na południu walająca się masowo po straganach. Wy kochacie Coca-Colę i meganet, a my śmierć. Nie macie ducha, zgniliście! Norbert wiedział, że to nie będzie szybka, fachowa egzekucja. Ci ludzie zostaną zaszlachtowani jak świnie, na oczach zachwyconego meganetu, który zaraz pośpieszy z dowcipnymi komentarzami, emotikonami i trzyliterowymi skrótami. Powalono ich na kolana i zdarto worki z głów, więc zadbał o zbliżenia. Jeden z mężczyzn, po pięćdziesiątce, o spalonej słońcem twarzy, ze zmarszczkami w kącikach oczu i łysiejący od czoła, płakał rozpaczliwie, a łzy toczyły mu się ciurkiem po policzkach. Drugi, trochę młodszy, lekko pucułowaty, o kędzierzawych blond włosach, za wszelką cenę starał się trzymać, ale dygotał jak w ataku malarii, szczękając z zębami. Trzęsła mu się szczęka. Jakby nie była do niczego umocowana, drżały ramiona i kolana. Podbijemy was brzuchami naszych kobiet. Norbert nie myślał ani nie zastanawiał się, co widzi. Gdzieś głęboko za splotem słonecznym mieszkałby gniew, zgroza, przerażenie i wstręt w postaci jednego żrącego i toksycznego koktajlu. Ale na razie działały tylko zawodowe odruchy. Zbliżenia na opuchlizny i podeszłe krwią wybroczyny na kościach policzkowych i czołach, zbliżenia na oczy, by zarejestrować ostatnie spojrzenie na świat, choćby nawet teraz zamglone zwierzęcym przerażeniem. Światło, obraz, ekspozycja, kompozycja. Koktajl gdzieś wśród jelit tkwił spokojnie w zamkniętym pojemniku na odpady toksyczne. Aż upadniecie na kolana w obliczu prawdziwej wiary! dwóch niedowierzających, przerażonych facetów. Jeden, który jeszcze przed chwilą przechadzał się wśród żółtych buldożerów z tabletem i w klimatyzowanym kasku na głowie, i drugi, który w białym, sterylnym fartuchu, z kieszenią na piersi wypchaną rzędem fluorescencyjnych pisaków, pokazywał nic nie rozumiejącym szejkom sadzonki kukurydzy mogące rosnąć w piachu pustyni. Ostatnie sekundy życia Ostatnie spazmatyczne oddechy, zanim rozlegnie się świst tandetnego chińskiego ostrza i wybuchnie niekończąca się, przeraźliwa agonia. To się stanie, kiedy brodaty skończy gadkę i wrzaśnie: Allah Akbar, zaraz! Inżynier właściwie już nie płakał, tylko wydawał z siebie ciągły, nieprzerwany jęk. Pewnie gdyby miał więcej siły, to by wrzeszczał. Genetyk rozkaszlał się nagle i zwymiotował na podest i swoje oblepione kombinezonem kolana. Norbert stał nieruchomo, czując jak stróżki potu toczą mu się po policzkach i zbierają na powiekach. Jego dłonie zaciskały się i prostowały, przebierając palcami we frenetycznym tańcu, jakby na wyścigi komentował scenę w języku migowym. Na tle rejestrowanego obrazu otwierały się i zamykały okna dialogowe, błyskały paski stanu, ikony migały jedna po drugiej. Wiedział, że gdzieś daleko stąd brzęczy już poczta pantoflowa, już niedługo licznik kliknięć ruszy i zacznie się rozpędzać. Nadszedł czas zapłacić za to, co robicie światu. Prawdziwa wiara będzie jak fale oceanu. Bojownicy podnieśli miecze oburącz w parodii samurajskiej postawy widzianej gdzieś w telewizji. Ostatni okrzyk brodatego i przeraźliwy trzask, który zwalił się zewsząd z rozpalonego nieba oraz nagły ryk tłumu zabrzmiały, jakby otworzyły się nagle bramy piekieł. W tej samej chwili dźwięk zniknął, zastąpiony przez głuchy, kosmaty pisk który wypełnił uszy. Obaj bojownicy zwalili się ciężko na podest, jak porzucone marionetki. Brodaty wisiał uczepiony kratownicy osłony rurowej, brakowało mu połowy szyi, z rany tryskała cienka, pulsująca struga krwi, jak spękniętego przewodu chłodzenia, obryzgując stojących wokół, kilku mujahedinów przewracało się właśnie równocześnie, jak kręgle. Rozlegał się piekielny jazgot AK-50K w rękach pozostałych, którzy walili we wszystkie strony na oślep, i ten dźwięk przebijał się tempo i słabo przez watę, która nagle wypełniła Norbertowi głowę. Wrzask, biegający w różne strony ludzie i krew. Liliowe rozgwiazdy płomieni na końcach luf. Krew na betonie, krew na białych dyżdaszach. Rozpylona w purpurowe obłoki krew w powietrzu. Krew wypływająca z maleńkich dziurek w ubraniach tych, którzy wili się na cementowych płytach, wrzeszcząc przeraźliwie. I tylko skazańcy klęczeli obok siebie na śliskim od posoki stalowym podeście, nic nie rozumiejąc, pogrążeni we mgle traumy, a za ich plecami lekko podrygiwały jeszcze ciała katów, którzy prawie nie mieli głów. Do tego momentu od początku strzelaniny, kiedy Norbert stał tak jakimś cudem nietknięty, potrącany tylko przez uciekających we wszystkie strony ludzi, otoczony biało-czerwonymi ciałami, jak bukiety rozrzucone na chodniku upłynęły trzy i trzydzieści setnych sekundy. Po prostu osłupiał, jakby patrzył na płonącą gomorę. Stał się statywem. Ktoś wpadł na niego, chwytając za ramiona i krzycząc coś prosto w twarz. W szkła okularów, za którymi rozdziawiała się tempa wielooka gęba Meganetu. Ale słychać było tylko głuchy pisk. Tamten wyszczerzył czerwone zęby. Oczy uciekły mu w głąb czaszki i zwalił się na chodnik ciężko i bezwładnie, aż jego głowa odbiła się od betonu. Obie Toyoty ryknęły nagle turbinami i skoczyły w tył, nadal szczepione burtami. Na obu szybach pojawiły się konstelacje zębatych otworów, bryzgając rozpylonym w pył sekuritem. Za przyciemnionymi szybami zamajaczył gwałtowny ruch. W pierwszej niewyraźny kształt zamiotał się chaotycznie i zapadł w sobie. W drugiej kierowca runął ciężko na bok. Obaj skazańcy padli na twarz jak szarpnięci liną, a potem zaczęli niemrawo gramolić się na nogi. W lewej furgonetce otworzyły się drzwi. Ubrany na czarno człowiek wypadł na chodnik i zaczął pełznąć przed siebie, wymacując drogę jak ślepiec i zostawiając smugę rozmazanej krwi. Pod samochodem rozlała się plama oleju, a z pod maski wypełzła ciężka chmura parującego chłodziwa. Krótkie serie wystrzałów rozbrzmiały wokół Norberta. Ledwo je słyszał, przygłuszone szorstkimi pokładami waty, która wypełniała mu czaszkę. Powietrze nad jego głową zawyło, jakby przecięło je stado naddźwiękowych os. Tłum rozpierzchał się na wszystkie strony, jak piana na wodzie. Norbert zdążył jeszcze zobaczyć strzelających. Zamaskowane burkami kobiety parły naprzód ku fontannie pod prąd uciekających ludzi, w burkach, hidżabach i abajach szły przyczajone, w identycznych postawach, na przygiętych nogach, dostawnym krokiem, jak w jakimś tańcu, z łokciami przy ciele i z krótkimi, masywnymi karabinkami, uniesionymi do ramienia, które co chwila pluły, mierzonymi półsekundowymi seriami. Po każdej salwie, za osłony fontanny, kolejne ciało spowite w czerń, waliło się na ziemię. Jedna z nacierających kobiet szarpnęła na sobie burkę, która rozpadła się na dwie części i spłynęła na ziemię niczym kurtyna, ukazując płócienne piaskowe spodnie, koszulę i krótko ostrzyżoną głowę, ewidentnie należącą do mężczyzny. Głęboko w mózgu Norberta instynkt przetrwania znokautował realizatora, stłukł szkło i wdusił czerwony przycisk. Biegł ku szklano-metalowemu rumowisku po iglicy, w stronę wybrzeża i hotelu. Wokół leżeli i biegli inni ludzie. Rozlegały się elektryczne trzaski krótkich serii. Pociski krzesały pęki iskier na betonie i wyrzucały w górę fontanny pyłu, co chwila niebo cieły rozdzierające jęki rykoszetów. Kiedy iglica runęła, w większości zwaliła się na park, a potem jej szczątki zepchnięto buldożerami na stertę i tak już zostało. Z czasem wśród rumowiska pojawił się labirynt ścieżek, przejść i korytarzy wokół i wewnątrz powykręcanego stalowo-szklanego szkieletu, jakby mrówki wygryzły sobie własne drogi w trupie smoka. Sadził przed siebie susami, czując trzęsący nim histeryczny, bezsensowny chichot. Adrenalina kipiała mu w żyłach. Niemal ciekła nosem, prawie nic nie słyszał. W uszach wciąż miał watę i pisk. Mało co widział, na przemian smagany plamami głębokiego, smolistego cienia i oślepiającego blasku. Wokół niego sterczały powykręcane stalowe żebra i przęsła. Piętrzyły się hałdy szklanych, grubych na dłoń płyt. Nie miał pojęcia, gdzie jest. Kluczył tylko mniej więcej w stronę zatoki. Przez piszczące warstwy waty przebijały się trzaski kanonady i krzyk ludzi. Obok migały uciekające sylwetki, łopocące chustami i błyskające bielą dużzy. Niewiele widział, prawie nic nie słyszał. W gruncie rzeczy nie myślał. Był sadzącym przed siebie susami kadłubem, pełnym spienionych hormonów ucieczki. Niewiele mądrzejszym niż kurczak z odrąbaną głową. Jasne, że się zgubił. Wśród labiryntu pogruchotanego szkła, aluminiowych kratownic i pokruszonego betonu błysnęło światło, więc pomknął tam, mijając równie spanikowanych ludzi gnających w przeciwną stronę. Nawet mu nie zaświtało, że coś jest nie tak. Ważne było, że już czuje na policzkach słońce i zaraz wyrwie się z pułapki prosto w stronę wybrzeża i poszczerbionego masywu ocalałych nadmorskich hoteli. Zobaczy wystający z wody podziurawiony kryształowy żagiel Burj Al Arab i wyschnięte cmentarzysko Jumeirah Island, sterczące z morza szkieletami budynków i kikutami palm. Zatrzymał się dopiero kiedy wybiegł z rumowiska, prosto na dwie dymiące Toyoty Murakami i fontannę, prosto w środek strzelaniny. I mimo że jego umysł nie był w stanie pojąć jakim cudem znalazł się zupełnie nie tam, gdzie powinien, Dotarło do niego przynajmniej, że zaraz zginie. Definitywnie. Dzisiaj. Wokół niego trzeszczały zasilane paliwem ciekłym automaty, wiercące powietrze strumieniami pocisków. Gdzie tylko spojrzał, widział smolisto czarne sylwetki w luźnych kaftanach kryjące się za stertami betonu. Eksplozja targnęła powietrzem, przebiła się nawet przez pisk w głowie Norberta. Poczuł nerwowe drgnięcie ziemi. Podmuch zdzielił go w twarz. Obleczeni w czerni bojownicy przestali nagle strzelać i wyroili się zewsząd spośród pogruchotanego betonu jak spłoszone skorpiony. Zauważył jeszcze, że dwóch z nich wlecze między sobą bezwładną sylwetkę w hitynowym kombinezonie malarskim, a w następnej chwili byli już wokół niego. Usłyszał gardłowy krzyk. Zobaczył błysk oczu w szczelinie czarnej tkaniny. Ktoś szarpnął go brutalnie za włosy. Tuż przed jego twarzą lśniące trójkątne ostrze wyskoczyło ze smagłej dłoni. Na pięstek przecięty trzema liniami wymalowanymi henną barwy zakrzepłej krwi, trzask blokady ostrza. Rumowisko wypełnił kłom siwego dymu, śmierdzący spalonym plastikiem. Jego nogi znikły, zastąpione nagle przez bezwładne kloce świeżego ciasta. Kiedy leciał na ziemię, miał nawet wrażenie, że wyginają się niezależnie od stawów, że zapada się w sobie jak kiepsko nadmuchana zabawka plażowa. Ten, który trzymał Norberta od tyłu, Zapomniał na chwilę o nożu i chwycił go drugą ręką za koszulę, rozpaczliwie usiłując postawić do pionu, kiedy niebo znów pękło na pół, rozdarte trzaskiem nagłej kanonady. Czarne sylwetki wokół zwaliły się na bruk. Ktoś gdzieś biegł, ktoś wrzeszczał rozpaczliwie, ktoś nawoływał. Rubinowa krew płynęła strugami po betonie. Chaos, dym na niebie, skaczący zamazany obraz, przepalony, gubiący piksele. To wszystko działo się równocześnie. Pachnący ostro potem i wodą różaną, mujahedin zwalił się ciężko na Norberta, ale zaraz zaczął się gramolić, szarpiąc rozpaczliwie, jakby Norbert był ostatnią kamizelką ratunkową na Titaniku. Skądś pojawiły się sylwetki spowite w burki i abaje, albo w piaskowych turystycznych ubraniach, błysk drogich przeciwsłonecznych okularów ciężki tupot głęboko żłobionych podeszew solidnych butów. Widział, jak dwie postacie chwytają niemrawo przebierającego nogami człowieka w kombinezonie i wloką go gdzieś w kłęby dymu. Ten z tyłu podciągnął Norberta na siebie, recytując gardłowo skamlącym od paniki głosem. Ostrze błysnęło jak polerowany półksiężyc. Kolejny wybuch paniki zadziałał jak ostroga. Norbert nagle odzyskał władzę w udach, chwycił rozpaczliwie nadgarstek ręki z nożem, szarpnął się, miotnąwszy w tył głową i ściskając mięsistą czarną bawełnę rękawa. Nawet nie zauważył, że wrzasnął. Zwykłe, odruchowe polskie przekleństwo. Aż strach pomyśleć, ilu mieszkańców kraju między Bałtykiem a tatrami opuściło ten padł, wrzeszcząc na pożegnanie, kurwa. Jakby to było jedyne, co mogli powiedzieć światu na koniec. Jakby wspomnienie niewiasty lekkich obyczajów stanowiło idealne zakończenie, ostateczny przekaz, kropkę nad i kurwa. Zawarł w tym wrzasku całą panikę, gniew i niezgodę na taki obrót spraw. To wszystko działo się równocześnie. Odkąd wbiegł znów na tyły fontanny, upłynęły niecałe cztery sekundy. Zdążył zauważyć, że przebierańcy, osłaniający pierścieniem wleczonego po ziemi nieszczęśnika w kombinezonie, zawahali się na moment. Ktoś szczeknął władczo, rozkazująco, dźwiękiem, który brzmiał angielskim, ale w jazgocie i wrzasku wokół zostało tylko wrażenie rozkazu. Jeden z nich podniósł broń, prosto w jego twarz i dwukrotnie wystrzelił. Norbert zobaczył liliowy rozbłysk ognia wylotowego. A potem zniknął w ciemności wraz z hukiem, który brzmiał jak zatrzaśnięcie księgi o ciężkich, oprawnych w skórę okładkach. Księgi stanowczo zbyt krótkiej, przedwcześnie zakończonej słowem kurwa. Nieprzytomny był zaledwie kilka sekund, może mniej. To było krótkie wyciemnienie, jak przygotowane dla przerwy na reklamy. Spadł z powrotem w rozpalony dzień Dubai City, wjazgod wystrzałów i wrzasków, stłumionych, jakby miał uszy wypełnione galaretką. Ktoś wlukuł go za kołnierz szybko i brutalnie, widział własne buty sunące po chodniku, koszula wrzynała się w gardło. Zobaczył spowitą w luźną czerni sylwetkę, zmiętą niczym porzucone ubranie, ale pełznącą niemrawo gdzieś przed siebie bezsensownym ruchem nakręcanego mechanizmu. Przemoczony zawój na twarzy, na którym już siadały muchy, szczelinę, w której błyskało jedno wytrzeszczone oko, zalewane szkarłatną, gęstą jak syrop krwią, smagłe dłonie, przecięte wymalowanymi henną pasami na napięstku, zakrzywione palce o połamanych paznokciach, zostawiające rdzawe smugi na betonie. I czarny nóż o trójkątnym ostrzu z otworem leśniący na chodniku, jak odprysk księżyca. I ten ruch, coraz bardziej powolny, ale uparty, jak poruszany ostatkiem energii niemal całkiem rozwiniętej sprężyny smród krwi, wody różanej i gówna. Wstawaj, pomogę! warknął Norbertowi tuż nad głową ten, który go wluku, z zduszonym cichym głosem: po polsku. Dźwignął się posłusznie na mdlejące nogi. Tamten zarzucił jego ramię na kark. Drugą ręką chwycił zapasek w spodniach i powlókł go szybciej. Wokół biegli inni. Widział sylwetki, w łopocących czerwonych i niebieskich abajach, czarne burki, turystyczne spodnie z wypchanymi kieszeniami na udach. Słyszał tupot ciężkich butów. Widział broń, dużo broni. Krótkie, masywne karabinki. Szyny montażowe wokół luf obwieszone jakimiś elektronicznymi cackami, wszystko solidne, poobijane i najwyraźniej często używane. Krew na piaskowych koszulach, ściągnięte skupione twarze, plastikowe narośla komunikatorów przyssane do skroni albo obejmujące małżowiny, ostry, metaliczny zapach kordytu i ciężki, piżmowy odór potu, woda kolońska i smar. Pisk w uszach ustępował powoli, wpuszczając elektroniczny lament dziesiątek syren oraz stukot i wisk turbin kwadropterów. Wszystko mieszało się i wirowało niczym obraz obłąkanego kalejdoskopu. Szarpany, prawie stroboskopowy montaż jak do teledysku, błyski i plamy cienia, dźwięki, zapachy, koktajl różnych rodzajów smrodu, tu pod butów, wisk wodorowych turbin. Terenowe mikrobusy wpadły na placyk, lawirując przy fontannie. Szare, matowo pokryte rdzawym, laterytowym kurzem, prawie bez okien, o dziwnych, pozałamywanych ukośnie kadłubach jak trumny na kołach. Zachurgotały odsuwane drzwi. Dawaj, dawaj, ruchy! Hej, dłagon przodem! Gdzie trupiarze? Kończą! Do trójki, pogoń ich! Hosty do dwójki. A co z nim? To wielki zły są pałą i tatuażem na karku. Ten sam, który wlukł Norberta. Ewakuacja dwójką. Tego kurwa nie było w planie. Co jest, powiedziałem. Rozkaz. Z zaodsuwanych drzwi busa wyłoniło się kilka rąk, które pochwyciły Norberta za ramiona i koszulę, po czym wciągnęły do środka. Wnętrze samochodu wydawało się bardziej zaciszne, osłonięte od chaosu przyciemnianymi szybami, wypełnione zapachem gorącego plastiku, lakierowanej skóry. W tle z metalicznym odorem klimatyzacji i cieniem dymu tytoniowego, zmieszanego z lekkim, chemicznym aromatem sztucznej sosny. Kanonada ucichła, co jakiś czas miarowo rozlegał się pojedynczy strzał. Postacie spowite w burki albo piaskowe spodnie i koszule nadchodziły w lekkim pośpiechu, bez paniki, unosząc lufy automatów ku niebu. Wnętrze pojazdu wydawało się dość przestronne. Fotele umieszczono wzdłuż ścian, siedziało się twarzami do siebie, a nie w kierunku jazdy. Po środku była wolna przestrzeń, pokryta miękką, szarą wykładziną, na której Norbert gramolił się niezdarnie, jak krab oślepiony upiornym blaskiem na zewnątrz. Widział głównie zielone i fioletowe plamy, wciąż trafiał na czyjeś kolana, ktoś ciągnął go za ramię w kierunku fotela. Przykrytym plamami powidoku w półmroku zobaczył jakieś sylwetki. Ktoś co chwila wsiadał przez odsunięte drzwi, wepchnięto go na siedzisko, pojazd zawył silnikiem i ruszył, zawracając w miejscu. Ostatni, który wskoczył do busa siadł w odsuniętych drzwiach z automatem na kolanach i wydał z siebie dziki wrzask, który byłby bardziej stosowny na Rodeo. Siedzący obok Norberta facet gwałtownym ruchem zdarł z siebie abaje, ukazując spoconą głowę z blond włosami ostrzyżonymi krótko jak mech oraz tułów w kamizelce taktycznej pokrytej wypchanymi kieszeniami, po czym pochylił się do przodu, wystawiając dłoń w zamszowej rękawiczce bez palców. Siedzący naprzeciw przerzucił broń do drugiej ręki i przybił mu wysoką piątkę. Norbert ściśnięty pomiędzy swoimi wybawicielami usiłował opanować zawroty głowy. Obaj inżynierowie siedzieli naprzeciw niego. Obaj mieli osłupiałe blade twarze. Jeden nadal trząsł się jak w ataku febry, szczękając zębami. Drugi trzymał się kurczowo oparcia i gapił w przestrzeń błękitnym wzrokiem katatonika. Czyjeś szerokie plecy przesłoniły Norbertowi widok. Mężczyzna przykląkł na podłodze pojazdu na wprost zakładników, szarpnął klapę na boku kamizelki, oddzierając brzeg z trzaskiem rzepów. Zasobnik rozłożył się, ukazując różne zawiniątka i skomplikowane przedmioty, poupychane rzędem w elastyczne pętelki albo kieszonki z siatki. Mężczyzna miał na dłoniach chirurgiczne rękawiczki, kiedy sięgał po kolei do twarzy obu oszołomionych inżynierów, zaglądając im pod powieki i odwijając wargi pewnymi, szorstkimi ruchami, które przywodziły raczej na myśl weterynarza. – Jesteś ranny? – zapytał po angielsku. – Jak masz na imię? – Jaki dziś dzień? – Dobra, tego możesz nie wiedzieć. – Który mamy rok? – Coś cię boli? – Mam… Magnus Ol Olsen wymamlał nieszczęśnik. Dobra, Magnus, już dobrze, wracasz do domu. Do żony i dzieciaków, już po wszystkim. Jesteś bezpieczny. Rozumiesz, Magnus? Bezpieczny. Nikt ci już nic nie zrobi. Mam Magnus, powtórzył Magnus. Środa. Rozsypał się. Powiedział po polsku siedzący w drzwiach, zapalając papierosa. Normalnego papierosa z tytoniu w bibułce. Z opakowania z rysunkiem muflona. Daj mu trankwilizator. Co z tym drugim? Też straumatyzowany, a czego chcesz? Dziesięć minut temu mieli go zaszlachtować. Pozostali mówili gdzieś w tle podniesionymi, ożywionymi głosami, przybijali piątki, kojarząc się raczej z bandą nastolatków, którzy zrobili jakiś gówniarski, trochę ryzykowny numer i właśnie zwiali policji. Bandą przerośniętych nieco i obwieszonych wojskową bronią nastolatków. Pomiędzy siedzeniami z rąk do rąk przechodziła staroświecka, aluminiowa manierka z korkiem dyndającym na łańcuszku. Felczer przytrzymywał powieki drugiemu zakładnikowi i błyskał w nie światłem z małej jak ołówek latarki, przemawiając do niego monotonnie niczym do spłoszonego konia. Sięgnął do swojej kamizelki po ultradźwiękowy injektor, przypominający tapicerski zszywacz. Norbert patrzył na to wszystko osłupiałym wzrokiem z dziwacznym poczuciem jakby wszedł gdzieś bez biletu wkręcił się na cudze wesele czy coś w tym rodzaju tiger co z tym rozbitkiem zapytał ktoś dlaczego go zabieramy no bo to jebany rodak taka jego mać odparł siedzący w drzwiach tiger z zakłopotaniem zostawisz pierdołę na rozwałkę po cholerę tam lazu w kontrakcie go nie mamy ja w dowodzie też go nie zauważyłem nie możesz czasem zrobić dobrego uczynku? Tak po prostu ucieszyć aniołki? E, turysta, coś za jeden. Jesteś cały? E, powiedział Norbert, nie bardzo wiedząc, od czego zacząć. Jestem dziennikarzem. Norbert Roliński. Ja... Dziennikarz niezależny. Co? Co on chromoli? Jaki dziennikarz niezależny? Że niby co? Od kogo niezależny? Znetu nie pracuje w żadnej stacji, tylko wiesza filmiki na sieci i liczy na wejścia. I węciarz, jak szanie, on kręci. Co? No kręci cały czas. Ma na pasku omnifon i non stop jedzie. Nas, hostów, wóz, wszystko. Ja pierdolę. Pozdrów ciocie, Tiger. Będziesz w telewizji. Gwiazda meganetu. Facet wychylił się lekko ze swojego siedzenia. Przytrzymując uchwytu na suficie, a jego prawa ręka wystrzeliła nagle do przodu ruchem atakującej kobry, zwieńczona krótkim, kanciastym pistoletem, który wbił czarne, martwe oko prosto w twarz Norberta. W jednej chwili zdrętwiało mu całe ciało, twarz, nogi, wszystko. Wydawało mu się, że ścierpły nawet jelita. Dawaj, te pingle, ruchy i mydło, kurwa twoja! Bezradnie pokazał tamtemu dłonie, po czym ostrożnie zdjął swoje rajbany, cały czas migocące ikonkami i oznaczeniami. Poczuł się bez nich nagi. N nie zdążyłem wyłączyć to było. Tak szybko wybełkotał zdrętwiałymi wargami. Odpiął od paska omnifon, wydawało mu się, że jest aż ciężki od zapisanego na dysku materiału. Kilka mega wejść, jak w banku. Wylot lufy wydawał się wielki jak studnia do piekła. Pachniał smarem i spalonym kordytem. Norbert wyciągnął dłoń z leżącym na niej lśniącym prostokątem z czarnego plastiku i szczotkowanego aluminium. Godzinka montażu i donetu. Liczniki wejść rozgrzałyby się do białości. Daj królikowi, powiedział Tiger. – To nie sejf, tylko zwykły omnifon. Moja córka ma taki. Sam wezmę pod but. Królik, sprawdź to na wszelki wypadek. Ta jest. Żylasty, niewysoki mężczyzna w okularach, z głową ostrzyżoną krótko jak katorżnik, uniósł dłoń w pozbawionej palców taktycznej rękawiczce i chwycił w nią naraz i omnifon i okulary. Jednym ruchem. Drugą ręką wydłubał z jednej z ładownic na swojej kamizelce metalowego multitula, po czym założył na głowę okulary norberta. I znieruchomiał na chwilę. Odłożył narzędzie na bok i zaczął gestykulować. Norbert milczał i patrzył ponuro. Nie musiał widzieć obrazu. Doskonale rozpoznawał te gesty. Facet przeszukiwał dyski, właził do systemu, kasował co tylko się dało. Błyskawicznymi pewnymi ruchami jakby odganiał się od muchy. Nie trwało to nawet minuty, podczas której Norbert gapił się ze ściśniętym gardłem, miotany pomiędzy strachem, nadzieją i rozpaczą. Kimkolwiek byli ci ludzie nie marzyli o swoich pięciu minutach sławy w meganecie. Człowiek zwany królikiem, jedną ręką otworzył swoje narzędzie, rozkładając z trzaskiem krótkie ostrze podobne do dłutka i pewnym ruchem wsunął w szczelinę obudowy. Otwierając omnifon jak ostrygę, wydawało się, że teraz przechyli muszle i zadzierając głowę, przełknie elektroniczne bebechy. Ale wydłubał tylko oba czipy, kartę sim i płytkę pamięci krystalicznej, które wytrząsnął sobie na dłoń. Kliknięcie. Prostokątna składana rękojeść narzędzia wypluła tępy łeb kombinerek. Płytki jedna po drugiej poszły pod szczęki do cięcia drutu. Chrupnęło i było po wszystkim. Królik złożył obudowę, następnie skruszył rajbany w dłoni i nadział Norbertowi na nos pogięte oprawki, po czym rzucił na kolana wybebeszony omnifon. Do usług wycedził niskim ponurym głosem. Jego szczurkowata twarz z brudką wokół ust nie wyrażała żadnych emocji. Norbert siedział tak przez chwilę z bezużytecznym szkieletem na kolanach i w oprawkach na twarzy, wyglądających jak rower wyjęty spod pociągu. Potrzebował kilku sekund, żeby poukładać sobie w głowie. Zdawał sobie sprawę z tego, że wygląda jak pajac, ale to był jego najmniejszy problem. Spojrzał na omnifon w swojej dłoni. Martwy i bezużyteczny. Potem zdjął okulary, złożył je jak się dało i wsunął do kieszeni. Tiger odwrócił się w jego stronę z automatem na kolanach. Priorytety, powiedział. Punkt pierwszy. Przypuśćmy, żebyśmy cię zignorowali. Od dziesięciu minut by śnieżył, tak po prostu. Zniknąłbyś jak bańka mydlana i nikt w całym pieprzonym necie by tego nie zauważył. Masz kogoś? Jakichś bliskich? Chyba tak, odpowiedział Norbert, chrypiąc przez wyschnięte gardło. Chyba tak, powtórzył Tiger. Nieźle. Więc uświadom sobie, że właśnie się urodziłeś. Zwijaj interes i wracaj do domu. Przeżyłeś, gratuluję. Punkt drugi to, że żyjesz, zawdzięczasz mnie. Według pewnych kultur na tej planecie oznacza to, że twoja dalsza egzystencja należy do mnie. Na razie mi niepotrzebna, ale fakt, że oddychasz, funkcjonujesz i coś się tli w twojej głowie, jest częścią procesu biochemicznego, który ci wypożyczyłem. Nie potrzebujemy reklamy na news tubie ani nie szukamy sławy. W istocie nie istniejemy, nie ma nas. Czy to, co mówię, jest zrozumiałe? Tak. Odpowiedział Norbert bezmyślnie. Istotą analizy priorytetów jest fakt, że egzystencja, którą się nadal cieszysz, pozostaje ważniejsza niż pojawienie się w necie budzącego emocje filmiku. Jest ważniejsza od całego meganetu, przynajmniej dla ciebie. Gdzie mieszkasz? W Meridian, posłusznie wyznał Norbert. Zaraz zwolnimy, zapowiedział Tiger. Na sekundę. To. Sięgnął do kieszeni i wyjął plastikowy banknot pięćdziesięciodrachmowy. Chwycił go za oba końce i dwukrotnie szarpnął lekko, jakby chciał zwrócić uwagę kogoś rozkojarzonego. Na riksze. Zawiera się w tym sugestia, że śpieszysz się do domu. Budynek przed tobą to będzie Burjuman. W lewo, Kuwait Road. Dalej terminal i Port Rashid. Na ram. Laser po hamulcach na moment. Wysadzamy pasażera. Znalazł się na chodniku w sekundę, nawet nie wiedział jak. Burę od kurzu kanciaste furgonetki śmignęły przed siebie, skręcając na pełnym gazie w stronę estakady, na Sheikh Rashid Road. Usłyszał tylko głos królika, mówiący z irytacją. Z tą forsą to już przesadziłeś. I nagle został sam. Był pokryty potem, gardło miał wyschnięte, jak piasek pustyni. W kieszeniach resztki omnifona i okularów. Bryzgi i smugi krwi na białej koszuli zgniecionego lnu. Spustoszony czip gotówkowy. I nogi jak z plasteliny. Ale żył. Natychmiast ruszył przed siebie, pragnąc wbić się w tłum i zniknąć z widoku. Nie miał już okularów, żadnych. Mniejsza nawet o kamery. Słońce płonęło na betonie. Biło wściekłym blaskiem z nieba, bombardując oczy promieniami UV, więc trzeba było znaleźć cień. Pomaszerował, mając z jednej strony betonowy piec gigantycznego centrum handlowego, a z drugiej wielopasmową ulicę. Dziwnie pustą, jak na tę porę dnia. Za plecami miał stację metra Burjuman. Kiedyś zwieńczoną dachem wyglądającym jak szczyt skórzanej damskiej torebki, nawet z uchwytami, o rozmiarach pasujących dla Godzilli. Teraz torebka oblazła z farby, jedno ucho naderwało się i choć iluzja nadal była doskonała, teraz wyglądała jak własność żebraczki. Godzilli żebraczki. Bał się próbować metra i tyle. Teoretycznie, czerwoną linią mógł dojechać do samej mariny i do swojego hotelu, ale metro jest jak klatka. Człowiek złazi na dół, pozwala się załadować do wagonu i koniec. Uwięziony w pociągu, uwięziony w tunelu, uwięziony na stacji. Czuł, że nadciąga atak paniki. Ręce już mu się trzęsły. Za moment będzie wyglądał jak w ataku malarii. Adrenalina, która wypełniała mu żyły, szukała ujścia, więc szedł przed siebie. Ulice były prawie wyludnione, witryny dziesiątek ekskluzywnych chińskich, francuskich i włoskich butików jedna po drugiej z grzechotem zasuwały żaluzje. Samochody przejeżdżały z rzadka, w pośpiechu, a przechodnie zmierzali przed siebie szybkim nerwowym krokiem, który jeszcze nie był truchtem, ale prawie. Norbert zdarł z siebie pokrwawioną koszulę, zmiął i rzucił do pierwszego z brzegu mijanego kubła na śmieci. Wiedząc, że w domu już by zwrócił uwagę miejskiego monitoringu. Termoaktywna koszulka pod spodem była czarna i prawie nie było na niej nic widać. Powietrze aż pulsowało wizgiem syren zewsząd. Szedł przed siebie prosto w stronę morza i portu promowego. Tam skręci w lewo, w Jumajra Beach Road i powędruje wzdłuż plaży aż do Jebel Ali i swojego hotelu. Sądził, że dokładnie Tyle trzeba, żeby pozbyć się adrenaliny. W rzeczywistości do morza miał z 8, 9 kilometrów, a stamtąd do hotelu około 40. Po prostu jego oczadziały umysł wywołał wspomnienie planu miasta, a tam wszystko wydawało się niewielkie i nieskomplikowane, oparte na prostych liniach. Rzecz jasna przewędrowanie całego emiratu, choćby i niewielkiego wszerz, a potem wzdłuż wywietrzało mu z głowy szybciej niż mógłby przypuszczać. Klucz bojowych kwadropterów przewalił się nad jego głową. Wydawało się, że postrącają szczyty wznoszących się wokół wieżowców. Grzmot turbin wytrząsał dosłownie plomby z zębów. Potem drogę przeciął mu konwój policyjnych samochodów. Skręcił druchowo gdzieś w bok a przed nim mknęły jeden za drugim płaskie jak żółwie albo głowice siekier, białe z zielonymi pasami i okrągłym godłem przedstawiającym żaglówkę w laurowym wieńcu. Wszystkie migały na czerwono i niebiesko, zawodziły kakofonią elektronicznych syren i sunęły przed siebie niczym zjawy nie z tego świata. Gdyby miał okulary i tablet, mógłby złapać następny event – Mało który Europejczyk kiedykolwiek widział na własne oczy jeden super samochód. Wyglądały jak pojazdy z innego świata dziarskiego, prącego do przodu i przekonanego o własnej potędze obecnie ocenzurowanego, zakazanego i skazanego na przymusowe zapomnienie. Okazało się, że nie zniknęły do końca. Nie wszystkie znalazły się w Chinach, Indiach i Afryce. Wciąż je robiono choćby dla szejka, który kupił je policji. A tu jechały ich dziesiątki. Lamborghini Aventador, Aston Martin One, Ferrari Takion. Mknęły przed nim z grzesznym rykiem potwornych silników i skowytem syren. Biało-zielone ze stylizowanym napisem na drzwiach, który odczytał odruchowo jako Obil, a który należało czytać od końca i po arabsku. Upiory czasów, kiedy moc silnika liczyło się w setkach koni mechanicznych. Widmowy konwój przewalił się przed nim i zniknął. Ulice opustoszały niemal całkowicie, a nieliczni przechodnie truchtali już otwarcie, jakby opanowała ich zbiorowa chęć do joggingu. Wszyscy. Teraz wyróżniał się, bo szedł. Ciasne zakamarki, zaułki i bramy z kolei wypełnione były zbitym tłumem pełne stłoczonych ludzi, z których co ciekawsi, odważniejsi, albo po prostu głupsi, wychylali się za róg, usiłując wypatrzyć cokolwiek na pustych ulicach. To przypominało jakąś durną, dziecięcą zabawę w komórki do wynajęcia. Musiał iść, bo dla niego zabrakło już krzesełka. Wszyscy inni znaleźli własne, wepchnęli się we wszystkie możliwe szczeliny i nory, a dla niego zostały tylko rozpalone chodniki i wznoszące się z lewej iglice steranych życiem wieżowców. Syreny wyły nadal. Wzdłuż sześciopasmówki z głuchym grzmotem mknęły teraz szeregi przysadzistych, kanciastych wozów pancernych jakieś malowane na piaskowo otwarte terenówki, pełne zakutych w kewlar obwieszonych bronią ludzi. Błyski słońca na sterczących we wszystkie strony lufach. Śniadę twarze, wąsy, błysk czarnych szkieł, rozedrgany piaskowy wzór kamuflażu. Sprawa była poważna. Szejk zastosował wojsko i flotylle przyspieszających do setki poniżej trzech sekund sportowych samochodów. Teraz należało spodziewać się jeszcze jachtów i wielbłądów. Od syren dzwoniło mu w uszach. Miał wrażenie, że pod elektronicznym skowytem słyszy trzaski wystrzałów, przelewających się między iglicami z kryształu i łuszczącego się metalu. Nie mógł oberwać, skoro został cudem uratowany. Po prostu nie, nie dziś. Nie dlatego, że zabrakło dla niego wolnego krzesełka albo miejsca w zaułku. Biegł. Biegł jak wszyscy, którzy nie znaleźli miejsca w jakiejś dziurze albo wewnątrz pozamykanych nagle budynków, sklepów i restauracji. Kilka razy machnął na przejeżdżające taksówki, ale bez najmniejszego efektu. Trafił w jakąś boczną ulicę i nawet natknął się nad terkocącą spalinowym silniczkiem riksze. W otwartej kabinie bokiem na miejscu pasażera siedział facet w białej abai i palił sobie tytoniowego papierosa z nogami na chodniku. Norbert okrzyknął kierowcę, z daleka wymachując banknotem, ale tamten rzucił papierosa na jezdnię, wskoczył na siodełko i uciekł przed nim, jakby zamiast pięćdziesięciu dirhamów widział nakaz aresztowania. Kluczył gdzieś pomiędzy zaułkami, jak najdalej od tego wszystkiego, chcąc znaleźć jakąś oazę spokoju, gdzie istnieją jeszcze otwarte drzwi, riksze, szklanki czegoś do picia na sprzedaż. Taksówki, motorówki, lodówki z plastikowymi butelkami wody mineralnej, rowery albo abry gdzieś, gdzie cokolwiek działa. Ponieważ się śpieszył, istniała niewielka, ale jednak realna szansa, że mógł coś jeszcze uratować. Musiał tylko dostać się do meganetu jak najprędzej. Niektóre hotele miewały niekiedy terminale istniały też internetowe kafejki przynajmniej tu. Możliwość wejścia do sieci za pomocą innego sprzętu niż własny, zarejestrowany omnifon była jedną z atrakcji turystycznych. Była też higieniczną furtką dla żyjących na granicy szariatu tutejszych, którzy pamiętali lepsze czasy. Akurat tu, wśród tych wszystkich tysięcy pustawych hoteli, barów i kafejek, Człowiek pozbawiony własnego przyłącza wcale nie był jeszcze oślepiony, ogłuszony, związany i pozostawiony w ciemnościach z workiem na głowie. Istniała szansa, ponieważ a. Królik go lekceważył. Widać to było w jego osłoniętych grafitowymi szkłami oczach, w których odbijał się obraz zmaltretowanego, oszołomionego cywila, który lezie gdzie nie trzeba i nie wie, co robi. B. Królik. Nie siedział w tej branży. Dostał omnifon, skasował, połamał, spalił, połknął i wysrał. Zrobione. C. Królik nie miał czasu. Załatwił sprawę krótko, szybko, fachowo i skutecznie. D. Zakończył rzecz kategorycznym cięciem utwardzanych szczęk swoich cholernych saperskich szczypiec. Fizycznie. Na ogół, jak się coś potnie, nie trzeba sobie potem tym zawracać głowy. Zatem pewna szansa istniała. Tylko trzeba było znaleźć sposób, żeby zanurzyć się w rozwrzeszczanej, trzeszczącej od sztucznych emocji toni meganetu. Szybko. Truchtał zatem przez jakieś ulice, pomiędzy starymi budynkami mieszkalnymi, zwykłymi, płowymi klockami arabskiego miasta, sprawiającymi wrażenie, że od wieków znajdują się w stanie surowym albo w trakcie budowy. Zdarzały się tu zamknięte herbaciarnie i bary z przekąskami, ale ulice były wyrudnione. Norberta opanowało męczące wrażenie obcości. Tam, w domu, jednak można było poprosić kogoś o pomoc, przekupić, odwołać się do jakiejkolwiek formy solidarności. Tutaj czuł się jak chodzący bankomat, obca istota której jedynym celem istnienia, skoro już tu przyjechał, jest obdarzanie każdego porcją wirtualnych pieniędzy. Ewentualnie mogła też być gotówka. No problem, my friend. Mógłby poprosić o dostęp do netu albo wezwanie taksówki, a i tak skończyłby bez grosza, za to z oryginalnym beduńskim dywanem, ewentualnie kurtką z najprawdziwszej klonowanej skóry, albo po prostu z rozwalonym łubem. Trafił na kolejne futurystyczne blokowisko, pełne strzelających w niebo termitier o najdziwniejszych kształtach, z sypiącego się betonu, gdzie na tysiącach balkonów czaiły się tłumy ledwo widocznych, maleńkich jak mrówki ludzi, którzy odruchowo patrzyli na miasto i czekali na to, co się stanie. Małe osiedlowe centrum handlowe rozsiadło się płasko pomiędzy wieżowcami a przelotówką, wśród wyschniętych palm i wraków samochodów. Oplecione betonową wstęgą galeryjek i straszące opuszczonymi żaluzjami sklepów, z których widmowo wykwitały w powietrze grafity trzaśnięte holosprejem jak dziwaczne neonowe koralowce. Wypożyczalnia mopedów, elektroskuterów, segwayów i uwaga atrakcja prawdziwych samochodów. Zamknięta. Arabskie nie wiadomo co zamknięte. Kafe Huka Legal. Zamknięte. Leather Shop. Zamknięty. Real Fakes. Zamknięte. Coś jakby spożywczak. Zamknięty. Podwodne rejsy. Zamknięte. Babuszka Russian Market. Prawilna jaswinina jatuszonka. Ikra. Soljanka. Ruski sałat. suweniry. Zamknięty. Oraz Ikebukuro Bar Pacinko Asahi. Otwarty biegu. i Kebukuro Bar, otwarty. Otwarte drzwi na pierwszym piętrze, oplecione błyskającymi jaskrawo ideogramami, witryna oklejona kolejnym gąszczem znaków z holo młodej kobiety w marynarskim ubranku i z kolczykami na całej twarzy, otwierającej usta w bezgłośnym śpiewie albo krzyku: otwarte, zawsze otwarte. Praca jest najważniejsza, niech żyje Japonia! Kampai! Wbiegł tam po pochylni dla niepełnosprawnych, wijącej się bez końca niczym balowa serpentyna i kiedy w końcu stanął przed drzwiami, nie mógł nic powiedzieć ani złapać tchu. Przed barem na galeryjce wystawiono kilka stolików. Za otwartymi drzwiami panował półmrok rozświetlony migającymi kolorowo światełkami, i z wnętrza dobiegała kakofonia elektronicznych odgłosów, melodyek, ćwierknięć, ryków i wybuchów, jakby mieściła się tam nakręcana dżungla. Na tarasie przy stoliku siedział szczupły azjata ze sterczącą na wszystkie strony neonową czupryną. Oraz ciężką, jakby pancerną czarną kurtką, pełną poruszających się kolców i ostrzy. Właściwie nie siedział, tylko rozwalał się na krześle z szeroko rozrzuconymi nogami, ze srebrną puszką w dłoni i z papierosem przyklejonym do dolnej wargi. Obrzucił Norberta dzikim spojrzeniem złotych tęczówek, przypominających tygrysie oczy z pionową źrenicą, i coś powiedział. Norbert uśmiechnął się i wzruszył ramionami. Przemknęło mu przez głowę, że stworzenia w takich jaskrawych kolorach zazwyczaj są jadowite. Chyba tylko klient. A potem azjata zaczął coś mówić. Twardo, turkocąco, coraz szybciej i głośniej. Drugą połowę zdania wyskandował, a koniec wywrzeszczał. Przez cały czas pet trzymał się jego dolnej wargi w niepojęty sposób, jakby tam wrócił. Jasne. Ja ciebie też, powiedział mu Norbert z poczuciem, że wszyscy nim dzisiaj pomiatają i chyba zaczyna mieć tego dosyć. Z wnętrza wynurzył się kolejny japończyk w średnim wieku, szczupły, z nikczemnym zarostem na podbródku w koszulce polo i też wrzasnął. Najpierw coś, co brzmiało jak Kiriyama, a potem coś, co mogło być wiązanką wściekłych przekleństw i obelg albo zważywszy na różnice kulturowe wymianą uwag na temat pogody. Pocieszające było to, że wrzask był skierowany wyraźnie w stronę kolczastego obywatela na krzesełku. Kiedy spojrzał na Norberta pytająco, ten ukłonił się tak, jak widywał na filmach i w grach przepraszam, potrzebuję netu. Mój omni zepsuty, bardzo ważne. Wydukał to najbardziej starannym i szkolnym angielskim. Wyjął omnifon i zagrzechotał nim, wywołując przykry chrupot przesypujących się elementów. W odpowiedzi napotkał najbardziej nieczytelny wyraz twarzy, jaki można tylko sobie wyobrazić u istoty ludzkiej jakby rozmawiał z rybą. Dzień dobry. Co jest na mieście? zapytał Japończyk. Dzień dobry. Zamach terrorystyczny wyjaśnił Norbert. Muszę szybko do netu. Jak drugo? O dziwo zrozumiał. Pół godziny. Dziesięć dirham. Co do picia? Kolczasty przestał zwracać na nich uwagę. Gapił się przed siebie, ćwicząc chowanie papierosa w ustach za pomocą grymasów dolnej wargi. Kiedy mu nie wychodziło, pluł iskrami i próbował znowu. Norbert usiadł w osobnej salce wśród śpiewających, Trzeszczących, grających, gwiżdżących i wrzeszczących konsoli, które wybuchały kaskadami różnobarwnych ideogramów. Przed nim rozkwitała mglista półsfera holoekranu, wirowało doskonale znane logo przeglądarki, a w dłoni tkwiła lodowata puszka samochłodzącego się japońskiego piwa. Uspokajał oddech i ręce. Zalogował się po czym rozpoczął poszukiwanie swoich surowych, awaryjnych kopii roboczych, które jego omnifon wysyłał regularnie do dziesiątek wirtualnych serwerów na całym świecie. Jasne, że nie tych normalnych, defaultowych, które lądowały na jego stronie, te królik znalazł i wypalił hurtem. Były jeszcze kodowane awaryjne materiały o dziwnych nazwach plików, które znał tylko jego osobisty program kryptograficzny. Ciągi znaków nie przypominające plików filmowych, poutykane w różnych przypadkowych miejscach netu. Utrata sprzętu była, obok utraty zębów czy w ogóle utraty fizycznej integralności, normalnym ryzykiem zawodowym każdego inęciarza. Obiekt jego sztuki był demaskowany, ośmieszany, wywlekany na widok publiczny i wyszydzany potem przez cały świat. Każdy, kto zorientował się, że jest właśnie filmowany, reagował natychmiast w możliwie brutalny sposób. To była codzienność. Bez tej formy ubezpieczenia nie przetrwałby nawet miesiąca. Królik najwyraźniej uważał, że ma przed sobą kogoś w rodzaju nastoletniego idioty. Który usiłuje za wszelką cenę zaistnieć, kręcąc tanim komunikatorem wszystko cokolwiek zobaczy. Mylił się. Norbert był zawodowcem, żył z tego. Lubił sobie wyobrażać, że jest niezależnym reporterem, prawdziwym, bezstronnym dziennikarzem, takim, jacy istnieli pięćdziesiąt czy sto lat temu. Sumieniem świata. Świat wprawdzie nie miał już sumienia. I nic go nie obchodziło dłużej niż przez piętnaście minut. Ale Norbert nie dbał o to. Kiedy jego program znalazł pierwszy plik, mężczyzna poczuł, jak oblewa go pot. Po raz pierwszy dzisiaj miał ochotę zerwać się z fotela, wbić pięść w powietrze i wrzasnąć zwycięsko. Nawet nie chodziło o sam zarobek, o bilet do Europy i zapas oszczędności na jakiś czas. Był zawodowcem. I traktował to cholernie poważnie. Trzeba było czegoś więcej niż granitowej szczęki i multitula, żeby go powstrzymać. Materiał, nadający się od razu do wyrzucenia, przetrwał w doskonałym stanie. Długaśny, nic nie wnoszący, skaczący przejazd przez medynę, kiedy to kluczył, przez uliczki targowiska, miotał się po nabrzeżu, albo wsiadał do abry. Nic zwartościowe, nudne, nieatrakcyjne. Akcja ma się zaczynać od trzęsienia ziemi. Po raz kolejny rozejrzał się odruchowo, szukając wyświetlanych w polu widzenia komunikatów. Nie, nie miał już omnifona. Kiedyś ludzie nosili przy sobie zegarki, karty kredytowe, telefony, tablety, komputery, portfele i klucze. Jeśli straciłeś pieniądze, nadal mogłeś sprawdzić, która godzina, otworzyć mieszkanie, albo z kimś się skontaktować wyzwolił pasek narzędziowy na swoim holoekranie i stwierdził, że od wybuchu strzelaniny upłynęło 46 minut. Na szczęście istniała spora szansa, że nawet jeśli na miejscu był jakiś inny i czy choćby amator z refleksem, to prawdopodobnie oberwał kulkę. Teraz zamiast wysyłać film, albo przechodził przez perłowe wrota, albo był zajęty skręcaniem się w karetce. Wrzeszczeniem i krwawieniem. Druga zasada polegała na tym, że często istniała konieczność opracowania materiału i wysyłki w jakichś przypadkowych miejscach na nieswoim sprzęcie, tak jak teraz, kiedy liczyły się dosłownie sekundy. Jego pancerbóg, odporny na pył, wstrząsy, wodę, odłamki i gąsienice czołgów, posiadający nawet mechaniczną klawiaturę i obudowę ze spieków ceramicznych, Spoczywał w Kings Meridian w poobijanym hotelowym sejfie w jego pokoju. I bardzo dobrze, z pewnością nie był króliko odporny. Cały sprzęt awaryjnie również należało mieć gdzieś w cyfrowych mgławicach meganetu. W prywatnej chmurze. Zalogował się na swoją bezpieczną stronę, uruchomił wirtualne dyski i ulubiony mówi master. Najpierw klip. Klip był najważniejszy. 30-sekundowy materiał, który musi jak najszybciej trafić na tubę, wzbudzić emocje i zainteresowanie, obiecać więcej niż pokazać i skłonić do ściągnięcia pełnej wersji. Też niby za darmo. Za to opakowanej reklamami. Taki haczyk, na który najpierw muszą złapać się thrillmenadżerowie z eventowych portali. Kolejne pliki wynurzały się gdzieś z odchłani netu. Rosły paski stanu, Wyszukiwarka w obłąkańczym tempie mieliła w swoim okienku adresami i kodami maszynowymi. Norbert splutł palce z chrupotem kłykci, odstawił puszkę i poprawił się na obrotowym fotelu. To było jego rozdanie, jego ruch. Na jego zasadach, w jego świecie i na znanym boisku. Tu już nikt nie będzie straszył go bronią. Powalał na kolana. Wlókł jak worek, ani niszczył mumienia drogim, profesjonalnym multitulem. To była jego ciemna dolina. I to on był tu uzbrojony i niebezpieczny. Uniósł ramiona, a potem zaczął dyrygować. Szerokimi, pewnymi gestami, wirtuoza, który ma przed sobą doskonale wyćwiczoną i posłuszną orkiestrę. Otworzył dwa okna robocze, cisnął na jedno z nich wybrany fragment materiału. Puścił go, jednocześnie otwierając kolejne. Ekspozycja, dramaturgia, najazd, plan półpełny. Zatracił się w tym. To, co się zdarzyło, zupełnie wyleciało mu z głowy. Zostały tylko ciągi obrazów, historia, którą miał do opowiedzenia. Jego dłonie kształtowały materiał, rozciągały go, zatrzymywały, cięły, przenosiły i wklejały. Powstawał event. Wrzaski, zawodzenie, wybuchy i wystrzały tonęły bez śladu w zgiełku elektronicznej dżungli, która pulsowała wokół Norberta własnymi wrzaskami, wybuchami i wystrzałami. Przygotowanie wstępnego klipu zajęło mu pół godziny. Obejrzał go trzy razy, wprowadzając kosmetyczne poprawki, i wysłał w trzewianetu kopie robocze, które natychmiast rozpierzchły się po cyberprzestrzeni jak karaluchy. Kryjąc w szczelinach i szparach, a potem wystrzelił go na zastrzeżony portal, będący giełdą dla głównych handlarzy i wentami. Montaż głównego filmu zajął mu niewiele więcej, bo cała wstępna robota została już wykonana. Powyrzucał błędy i śmieci, pociął wszystko, napasujące do siebie cegiełki, które wystarczyło złożyć w logiczną całość początek, rozwinięcie i zakończenie dwa punkty zwrotne. Puenta. Plik wyszedł bardzo duży, przynajmniej jak na event, prawie dziesięć minut. Według badań, o których bez przerwy bredzili menadżerowie, widz zaczynał się nudzić i niecierpliwić po siedmiu minutach informacji na ten sam temat. Norbert przejrzał materiał na przyspieszeniu i stwierdził, że krew pojawia się po trzech i pół minucie, i zostaje już do końca. Co więcej, od początku co minuta pojawiają się kolejne, nieoczekiwane elementy. Wysłał kopie robocze i rezerwowe na cztery strony cyberprzestrzeni, zakodowane jako załączniki do korespondencji na fikcyjne adresy, zdjęcia z wakacji, ważne aktualizacje oraz pliki tajemniczych programów i intrafikcyjnych gier. Posprzątał dyski, a potem zdefiniował duży ekran i puścił film po raz ostatni. Dopiero teraz czując, że spada na niego zmęczenie. Bolał go kark, piekły gałki oczne, zaschło mu w gardle. Najgorzej było z nogami, które drżały pod nim, jakby przebiegł maraton, a jednocześnie mięśnie rwały, jakby obito go pałami. Przepuścił przez gardło długi łyk Asahi, mając wrażenie, że piwo wsiąkło w suche tkanki, zanim dotarło do przełyku. A potem uroczyście uruchomił odtwarzanie. Po raz ostatni przeżywając dzisiejszy poranek, od kwadroptera zataczającego się po rozpalonym niebie i żygającego wokół dymem oraz oparami glikolu, aż po tajemniczych uzbrojonych ludzi, wychodzących tyłem z pomiędzy ruin, wlokących ocalałych inżynierów. A potem siedział przez chwilę oklapły, znużony, czując się jak bezwładny ciężki manekin. I wykonał ostatni gest, jakby wysyłał gwardię do boju. Sent. Zakręcił się znacznik stanu przeglądarki i było po wszystkim. Materiał poszedł. Wrażenie, że coś jest nie tak, inaczej i dziwnie, spadło na niego nagle, ale to był po prostu taki dzień, a nerwy Norberta były w kiepskim stanie. Dlatego Aż podskoczył w swoim fotelu. Stali mu za plecami, gapiąc się w ekran. Właściciel i kolczasty Kiryama. Obaj stali i patrzyli na event zupełnie cicho i nieruchomo, obaj ze ściągniętymi napięciem zatroskanymi twarzami. Kiedy odwrócił się do nich, barman pokiwał z powagą głową, i wręczył mu nową puszkę asahi, a zaraz potem wyciągnął biało-niebieską paczkę japońskich tytoniowych papierosów, Hilite. Free prezent oznajmił. Stryknęło. Kiriyama wyciągnął do niego pięść z wystawionym kciukiem, jak w prastarym geście good luck, tylko że na końcu kciuka kołysał się błękitny płomyczek. Norbert przypalił papierosa i podziękował skinieniem głowy. Stało się. Już nie musiał się śpieszyć. Teraz wystarczyło dostać się jakoś do hotelu, a tam spróbować coś zjeść i paść na krzywe betonowe łóżko. A potem, zanim uda mu się załatwić bilet na jakiś samolot do domu, będzie mógł siedzieć i bez końca patrzeć na licznik wejść. Jakoś tak się stało, że dopiero teraz uświadomił sobie, że chyba zadarł ze swoimi wybawcami. Z drugiej strony, zadbał, by w żadnym ujęciu nie było widać ich twarzy. Nie miał pojęcia, kim byli i skąd się wzięli, ale miał nadzieję, że nie zwrócą na niego uwagi. A nawet jeśli był pewien, że więcej ich nie zobaczy, nie mógł się mylić bardziej. Rek dwa. Powrót do domu okazał się przedsięwzięciem tak uciążliwym, że aż go korciłoby zostać w Kings Meridian. Żyjąc w hotelowym pokoju w zasadzie nie miał żadnych poważniejszych problemów. Astmatyczny klimatyzator, monotonne i podłe żarcie, muezini zawodzący za oknami pięć razy dziennie, przerwy w dostawie wody i prądu, gigantyczne karaluchy, brudnawy basen i tyle. Spokojne, beztroskie życie. I Event zadziałał. Norbert mógł siedzieć i patrzeć na licznik wejść, który przez trzy dni kręcił się jak opętany. Wręcz czuło się podmuch bijący z ekranu wojskowego pancerbuka. Może nie zarobił aż tyle, ile podpowiadała mu nieśmiało skrywana nadzieja, ale na chwilę był ustawiony. Mógł spłacić długi, niezliczone opłaty klimatyczne katastralne, zdrowotne, ubezpieczeniowe, emerytalne, które wisiały mu nad karkiem od momentu kiedy zaczął rzadko trafiać na dobre eventy i przestał zarabiać powyżej pewnej granicy. Kiedy już wydusił pierwszą partię swojego honorarium od reklamodawców, przede wszystkim zapchał państwu gębę z dziwacznym ambiwalentnym uczuciem jakby opłacał szantażystę. Najpierw ze ściśniętym gardłem patrzył, jak świeżo zarobione euro wyciekają z jego konta, a kiedy było po wszystkim, poczuł lekką ulgę. Mógł wracać. Zostało mu dość, żeby kupić jakiś niezbyt długi czas w miarę przyzwoitego życia, poszukać kolejnych eventów, stanąć na nowo na nogi. Znudzić się nie do wytrzymania ołowianym niebem, zimnem i przede wszystkim chórem świętoszkowatych głosów, wmawiających mu, co ma myśleć, co ma jeść, co ma być dla niego najważniejsze, jak ma żyć i po co. Poobijać się boleśnie o tysiące niewiarygodnych, wydumanych zakazów. Na razie trochę się stęsknił, choć nie miał złudzeń, że najdalej po paru miesiącach zabierze ocalałe pieniądze. I znów spakuje porysowany, kewlarowy kufer firmy Heli. W Dubaju zaczęło się robić za drogo, za trudno i w każdym znaczeniu zbyt gorąco. Klęska braci śmierci obudziła ulicę. Kibiców dżihadu, kanapowych salafitów, amatorskich mujahedinów oraz szachidów teoretyków sprawił to jego event. Teraz mógł sobie popatrzeć przez okno na efekty własnych działań. Jadące nie wiadomo dokąd furgonetki, wypchane wrzeszczącymi ludźmi, złopocącymi zielonymi flagami. Churalne wrzaski i zamaskowane tłumy, wzniesione pięści. Na razie palili tylko europejskie i amerykańskie flagi oraz papierowe figury szejka. Na razie od strony śródmieścia napływał pulsujący ryk tłumu i głuche tąpnięcia odpalanych granatów łzawiących. Za chwilę mogło się z tego zrobić wszystko, albo nic. Tak czy owak. Dubaj przestał się chwilowo nadawać. A potem okazało się, że to nie takie proste, ponieważ nie miał omnifona. Miał niby paszport, miał komputer, ale nie komunikator, sterownik, protezę mózgu, portfel i identyfikator w jednym. Kiedy usiłował coś załatwić, nieodmiennie kończyło się na proszę pobrać aplikację. A potem sprzedajemy tylko omni bilety. Obsługujemy tylko grupy zorganizowane. Proszę skontaktować się ze swoim operatorem. Musi pan podać numer omni. Z operatorem też nic nie załatwił, bo saperskie szczęki królika przecieły jego kartę SIM. Okazało się, że Norbert musi iść do oddziału macierzystego i tam udowodnić, że jest tym, za kogo się podaje, żeby wyrobiono mu nową kartę. Tylko tak mógł zachować dawny numer, bazy danych, chmury i historię umów. Od oddziału macierzystego dzieliło go dwa tysiące kilometrów. W efekcie kupno biletu zajęło mu trzy dni. Dwa spędzone na beznadziejnym borykaniu się z kantorami linii lotniczych oraz jeden, kiedy uruchomił oswojonego tureckiego gastarbeitera z recepcji hotelu, niejakiego Sulejmana. Dość szybko okazało się, że da się znaleźć siostrę, której mąż ma szwagra, którego brat zna kogoś, kto ma dojście do R Emirates. Tu kilo euro extra, dirham, turkish lira, dolar, no problem, my friend. Właściwie zaczął już żałować w trakcie startu, kiedy wychyliwszy się ze swojego rzędu foteli, po raz ostatni zobaczył przez odległy iluminator kawałek ceglasto-rudej ziemi i żółtawe domy. Miniaturowe, jak rozsypane piksele. A jeszcze kilka, niekończących się godzin później, wypełnionych piskiem w uszach, migreną, pragnieniem, głodem, bólem pośladków odgniatanych twardym plastikiem miniaturowego krzesełka i tępą kontemplacją szarej wykładziny w drobne niebieskie wzorki, skrzypiący i zataczający się w powietrzu Erbas minął szarozieloną połać wybrzeża Chorwacji. Przesunął swój podobny do kurzej łapki cień po skałach Piemontu i wbił się w podobną do wywleczonej ze starej kołdry włókniny grafitową opokę chmur nad środkową Europą. Wrażenie było takie, jakby wlatywali do jaskini. Mrok, poziome stróżki deszczu na szybach iluminatorów. Wydawało się nawet, że we wnętrzu zrobiło się zimniej. Potem było lądowanie na Bovetie, które przeżył jak we śnie. Najpierw ogłuszony i skołowany wlókł za sobą walizkę po niekończących się, upstrzonych holografiti korytarzach. Musiał stać w osobnych kolejkach, bo nie miał omnifona, a czipowy bilet z paskiem magnetycznym budził grozę i niedowierzanie. Nikt nie wiedział, co z tym zrobić i tylko odganiano go wachlującym ruchem dłoni. Pamiętał zaśmiecone posadzki, rzędy nieczynnych butików i kafejek, przeraźliwie długie kolejki plecy podróżnych, aroganckich urzędników mówiących tylko slangowym francuskim oraz arabskim. t ketua. w końcu wypłacił gotówkę z bankomatu, złapał bardzo zajętego jego mościa w lotniskowym uniformie, wyglądającego na sudańczyka i wręczył mu bilet, prezentując równocześnie 200 euro. Tamten wrócił po chwili, zaprowadził go do jakiegoś stanowiska, gdzie nareszcie wydano mu kartę pokładową, i poinformowano, że ma iść pod gate 134. A na koniec Sudańczyk wyciągnął dłoń po banknot. Potem toczył swój bagaż po niezliczonych, nieczynnych, ruchomych chodnikach. Marzuł w całkowicie pustej poczekalni, gdzie nie było nic oprócz pomarańczowych, plastikowych krzesełek, płytkich jak miednice i popsutego automatu z wegańskimi przekąskami. Przeszklona bania poczekalni patrzyła na ciemnawe lotnisko, gdzie płonęły tylko światła pasa i deszcz siekł mokry beton. Kilka szyb było stłuczonych i ciągnęło stamtąd lodowatym zimnem. Zagoniona w kąt grupa czekających na samolot do Modlina przypominała jakąś gromadę uchodźców. Kilkoro niemowląt wyło monotonnie, ludzie kryli się w kurtkach i polarach. Brakowało tylko pościeli zwiniętych w toboły i klatek z kurami. Norbert siedział skulony z zimna w polarze i turystycznej wiatrówce i patrzył na swoje dłonie, zastanawiając się, co właściwie stało się ze światem. Wszystko wokół, ta poczekalnia lotnisko, a nawet Dubai City, które już zmieniło się w rozpalony słońcem, trudny do uwierzenia niktdieszy sen. Sprawiało wrażenie czegoś wzniesionego na gruzach poprzedniej cywilizacji. Kiedyś, wcale nie tak dawno, istniał cały przemysł usług, których zadaniem było uczynienie podróży lotniczych wygodnymi, a nawet komfortowymi. Otaczające go dziś lotnisko było wtedy pełne świateł, sklepów, kawiarni i barów. Były tu kina, salony masażu, fontanny, fotele i kanapy. Gdziekolwiek by się udał, tam znajdowało się coś, co miało pomagać miło spędzić podróż, odpocząć, zaspokoić głód albo pragnienie, zabić czas oczekiwania na przesiadkę, albo zrobić zakupy. Nie mógł pojąć, komu to przeszkadzało. Jakoś tak krok po kroku pogasły światła, ucichły fontanny, fotele zmieniły się w sztywne siedziska, zakazano sprzedaży alkoholu. Ograniczono do minimum możliwość jedzenia i picia, wyłączono muzykę, zlikwidowano strefy wolnocłowe. Podróżni przyjmowali wszystko z pokorą, a nieśmiałe protesty gaszono, powtarzając przemądrzałym tonem komunały o oszczędnościach i bezpieczeństwie. Nikt wprawdzie nie wiedział, co jest niebezpiecznego w wygodnej kanapie lub czynnej toalecie, albo co ograniczenie handlu ma wspólnego z oszczędnościami. Ale odpowiednio dydaktyczny i surowy ton zwykle wystarczał, a już na pewno wystarczyły fakty dokonane. Niepostrzeżenie lotnisko zmieniło się w ponurą, zaniedbaną przestrzeń, przeznaczoną do tego, by bez końca stać w kolejkach pod okiem kamer i być obwąchiwanym przez psy, albo wciskać się pośladkami w plastikową miskę, jedną z wielu przymocowanych do stalowych szyn, i patrzeć na swoje dłonie. Lub w beton ściany ozdobiony wielką płachtą, pokrytą przekreślonymi kółkami, zakazów. Siedem rzędów po pięć. Trzydzieści pięć różnych czynności, które zostały zabronione, i to tylko takich z gatunku nieoczywistych. Nie przedstawiono tam zakazu okradania współpasażerów, rozpalania ognisk albo zamykania wrzeszczących dzieci w pojemniku na odpadki. Nie zapomniano natomiast o tym, by zakazać całowania się i śpiewania, tak jakby ktokolwiek w tym przewiewnym bunkrze mógł mieć na to ochotę. Wszystko dlatego, że nie miał omnifona. Panzerbuk tkwił w zaplombowanej walizce jako zbyt wielki do bagażu kabinowego, który ograniczono do rozmiarów paczki chusteczek. Mógłby wnieść na pokład samolotu omni, ale go nie miał. Bez niego nie mógł grać, nie mógł czytać, nie mógł działać w necie, nie mógł rozmawiać, kupować, słuchać radia. W samolocie nie mógł aktywować ekranu i korzystać z bazy gier, filmów i muzyki dostępnej na pokładzie. Jakoś tak niezauważalnie, płaskie pudełko przypięte do pasa, wypchane elektroniką i miniaturowe wszczepy w nadgarstkach okazały się niezbędne do wszystkiego. Uświadomił sobie nagle ze zgrozą, że nie wie, co zrobi, kiedy dotrze wreszcie do modlina. Do opłacenia jakiegokolwiek transportu będzie potrzebował aplikacji miejskiej. Jeśli trafi na jakiekolwiek otwarte sklepy, na pewno nie będą o tej porze przyjmować gotówki, chipów, ani kart, tylko zażądają omnipea, nawet za butelkę wody. Nagle może z powodu wycieńczenia podróżą, paskudnej kombinacji bólu brzucha, głodu, senności, nudy i zimna, Norbert poczuł się, jakby doznał objawienia, zupełnie jak anachoreta po wielodniowym poście w głębi pustyni. Nie miał omnifona. I nagle dotarło do niego, że z tego powodu jest jedynym czuwającym w zasięgu wzroku, jedynym przytomnym człowiekiem, który widzi te spowite półmrokiem ciemne korytarze, wybite szyby, grafiki na zasuniętych żaluzjach, jedynym, któremu doskwiera pragnienie, głód i zmęczenie. Kobieta stojąca przy przeszklonej ścianie na wprost niego, gestykulowała gwałtownie, wyrzucając z siebie nieprzerwany potok pretensji i żalów. Jej krzyk odbijał się od stropu, grzęznąc w pomruku rozmów, i nikt nie zwracał na nią uwagi. Po prostu ciskała się, stojąc po środku pustej przestrzeni, z prędkością karabinu maszynowego wyrzucając z siebie te same, ociekające nienawiścią zdania, jak zapętlona zupełnie jakby grała w jakiejś nudnej sztuce. Normalnie nie zwróciłby na to uwagi, ale teraz, jako jeden jedyny przytomny, nie postrzegał jej jako kogoś, kto prowadzi prywatną rozmowę z niewidzialnym, tajemniczym Sewerynem. Nie było tu żadnego Seweryna, a kobieta nie mówiła do mikrofonu ani żadnego urządzenia. Widział tylko obłąkaną aktorkę odgrywającą jednoosobowe przedstawienie i miotającą pretensje na wszystkich wokół lub ku mrocznym pasom startowym. Z boku mężczyzna w obcisłym, lśniącym garniturze tłumaczył nieczynnemu automatowi z napojami niuanse sprzedaży jakichś piresów i znaczenie faktur zwrotnych. Siwy jegomość koło siedemdziesiątki w kurtce z termopianki z kapturem Stał na rozstawionych nogach z otwartymi ustami i dziwacznym grymasem na twarzy i rysował w powietrzu palcami kółka, najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Kolejny facet tuż obok robił powolne przysiady z rozstawionymi rękoma. Kobieta z boku siedziała sztywno z otwartymi ustami, kręcąc głową na lewo i prawo jak zdumiona papuga, po czym poderwała się nagle z gwałtownym okrzykiem. Siadła z powrotem i powróciła do hipnotycznego ruchu głowy, jak kobra w koszyku fakira. Ktoś wpatrywał się w swoje dłonie, przebierając w powietrzu palcami, jakby zafascynowany ich działaniem. Inny toczył zaciekłą walkę z powietrzem, zadając ciosy i kopnięcia, nie wstając z siedziska, niczym sparaliżowany ninja. Ruda kobieta po prawej, o tak bladej skórze, że jej powieki wydawały się czerwone, Karmiła piersią nieistniejące niemowlę, równocześnie wygłaszając prosto w migającą jarzeniówkę pod sufitem niekończący się monolog, i co chwila popijając z powietrznej filiżanki. Norbert rozglądał się ze zdumieniem i nagle widział tylko przeszkloną salę pełną obłąkańców. Nie miał omnifona. Nie krył oczu displayami wyświetlającymi na siatkówce mgliste obrazy przestrzeni meganetu. Wszczep czaszkowy nie wysyłał subtelnych impulsów w okolice wyrostka sutkowatego kości skroniowej, generując wrażenie dźwięków. Znajdował się tu i teraz w zatłoczonej gołej poczekalni, wypełnionej podrygującymi, tańczącymi, krzyczącymi i bełkoczącymi wariatami. Niby wiedział, że wszyscy wokół grają w różne gry, spotykają się z przyjaciółmi, załatwiają interesy, flirtują, spiskują albo toczą ogromnie istotne dysputy o polityce, ale patrząc ze swojego krzesełka własnymi oczami, jakoś nie mógł w to uwierzyć. Każdy z ludzi wokół tkwił we własnym świecie, który nie istniał. Mroczna poczekalnia była prawdziwa poczekalnia na Bovet Gate 134 na razie ciemny i nieczynny neonowe miraże w głowach tamtych nie istniały jako coś realnego w istocie poza przypadkiem kiedy ktoś z nich rozmawiał przez globcom z żyjącym człowiekiem odległym o tysiące kilometrów wszystko co widzieli mogło być tylko wytworem serwerów Włącznie z postacią jakiegoś dyskutanta, będącego grafiką z make avatar, architekturą stron, wszystko było fikcją. Realna była zimna posadzka pod nogami, mokry, lodowaty wiatr, świszczący przez wybite szyby i zaklejone policyjnym czarno-żółtym paskiem drzwi do toalety. Tylko że nikt ich nie dostrzegał. Nie widzieli nic poza pulsującą tkanką meganetu. Jedynie dywan barwnych pikseli, które czasem miały znaczenie, a czasem nie. Norbert zrozumiał, że siedzi tu sam. I jeszcze, że nie odróżniłby prawdziwego wariata pogrążonego w ataku schizofrenii od normalnego, uczciwego obywatela czekającego przy gejcie 134 na samolot tanich linii, Human cargo do modlina i zabijającego czas. Nigdy dotąd tak tego nie postrzegał. Zastanawiał się, czy kiedy ma omnifon zachowuje się tak samo, staje się kolejnym, nieobecnym, podskakującym i pochukującym po małpiemu szaleńcem? Patrzył na to wszystko i czuł się po prostu dziwacznie. Nie był pewien, czy brak omnifona w kombinacji ze zmęczeniem, głodem, zimnem i pragnieniem wystarczy, żeby wpędzić człowieka w odmienne stany świadomości, ale funkcjonował jak w surrealistycznym śnie. Wyświetlacz nad opuszczonym stanowiskiem odprawy pokładowej był martwy i ciemny, a ogólny ekran informacyjny obok numeru jego lotu wyświetlał gate closed i żadnej godziny otwarcia. Zawsze tak było. Szwędanie się po lotnisku było zakazane. Bezpieczeństwo. Zresztą nie było po co. Oszczędności. Wiedział, że mogą ich tak trzymać trzy godziny, a potem nagle wyświetlić gate open i last call w ciągu pięciu minut. Posiadacze omnifonów otrzymają zresztą natychmiast informację pulsującym paskiem w poprzek pola widzenia. A jeśli pobrali aplikację menadżer opieki, system będzie wiedział, gdzie się znajdują i zadba, żeby trafili gdzie trzeba. Mimo to ruszył przed siebie, popełniając zbrodnie pozostawienia bagażu bez opieki bezpieczeństwo. Tak naprawdę chciał znaleźć czynną toaletę, która do diabła gdzieś powinna być ewentualnie czynny automat z napojami albo cokolwiek do jedzenia albo po prostu rozprostować nogi obolałe jakby przyleciał tu z Półwyspu Arabskiego w skrzynce po pomarańczach. Czuł się jak we śnie, w którym człowiek orientuje się nagle, że spaceruje po ulicy nago, zupełnie nie na miejscu i dziwnie, jak jedyny przytomny, jedyny rozbudzony wśród zbiorowego snu.